No to fajnie, bardzo się cieszę, że się możemy spotkać. Jak się urodziłem, to po jakimś czasie, kiedy zacząłem rozróżniać słowa, poinformowano mnie, że nazywam się Leszek Możdżer. Nie daję wam pełnej gwarancji na to, w każdym razie moje dane osobowe tak się kształtują, że podobno tak się nazywam. Jako jednak istota jestem przykładem jakiejś kosmicznej biotechnologii humanoidalnej, która ma dwie nogi, dwie ręce i przedziwną taką umiejętność świadomego przebywania w materii. Nie? A dokładnie to nie wiem, jak to wszystko działa, nie wiem, skąd to się bierze. Generalnie mówi się, że to świadomość tworzy mózg, a nie mózg tworzy świadomość, więc uczestniczymy teraz w takim spotkaniu, w którym nie wiadomo, o co chodzi. Generalnie nie jestem zbyt wprawny w dawaniu różnych lekcji i tak dalej. Nie mam nic przygotowane, będę improwizował. Improwizacja to jest taka właśnie cecha życia, która sprawia, że jest ciekawie. I liczę na to, że mi pomożecie trochę, że będziecie mi również zadawali pytania. Ten instrument, który tutaj stoi, nazywa się fortepianem. Jest to instrument polegający na... Jest... O, właśnie, super. Zrobiony z przeróżnych elementów. Ma struny dłuższe i krótsze. Ilu jest pianistów na sali? Jest trochę, tak? A ile... No jest parę osób, tak? Improwizujący muzycy jacyś są? No właściwie wszyscy jesteśmy tak naprawdę improwizujący. Jak się sytuacja posypie, to trzeba improwizować. No nie? To jest jakby normalna sytuacja, nie? No to co, może na początek coś wam zagram. Zagram wam utwór, który bardzo lubię. I on mi z reguły wychodzi, ponieważ jestem nierozegrany, to zacznę od takiego w miarę pewnego utworu. Co mogę powiedzieć? Generalnie przystępując do grania, jedną z najważniejszych rzeczy, jaka w ogóle jest najistotniejsza i kluczowa w tym, czy w ogóle to ma sens, to jest parametr wiary, czyli wiara, że w ogóle jest sens, że tutaj jesteś, nie? Na tej scenie. Bo to jest najtrudniejsze do ogarnięcia. Generalnie czasami są chwile zwątpienia, jak się gra. Człowiek myśli, co ja tu robię, tu mi coś nie wyszło i no jest źle. Więc podstawowa sprawa, jak zaczynamy koncert, to utrzymujemy w sobie właśnie wysoki poziom wiary. Czyli jak ja coś gram i tu mi nie wyszedł dźwięk, bo powinno być tak, a ja zagrałem tak, to ja muszę utrzymać tą wiarę czyli musi być tak. I ja w to wierzę, że to po prostu leci, nie? I potem w związku z tym, o kurde, znowu mi nie wyszło, ale nie, dobra, ja to trzymam. I teraz, bo czasami jest tak, wiecie, o co chodzi, że zagramy coś i po prostu pojawia się uczucie niezręczności, które burzy cały nastrój i wtedy tracimy kontakt z publicznością i dla ludzi też nie jesteśmy wiarygodni. Więc jest to ciężka praca, najcięższa praca na scenie, utrzymywanie wiary, nie? Że po prostu... Jakoś to tam idzie, nie? I generalnie jeszcze tych ludzi trzeba przekonać, że to tak ma być. Więc to jest najtrudniejsze w rzemiośle scenicznym, bo naprawdę bywa różnie. Czasami i w domu się nie układa, i komornik wejdzie na konto, albo dziewczyna zadzwoni 72 razy, nie? Albo coś. I czasami są naprawdę dramatyczne sytuacje i tutaj teraz trzeba z tego wszystkiego się wyłączyć i zająć się tylko muzyką, która nas tak naprawdę ratuje. Bo poprzez poszukiwanie piękna możemy doświadczać wyższych stanów świadomości, czyli tych stanów, w których wszystko jest harmonijne i poziom duszy, poziom miłości w duszy wzrasta. A jak poziom miłości w duszy wzrasta, to poprawiają się wszystkie parametry i zmienia się też przeszłość i przyszłość, dlatego że interpretacja się zmienia, bo to polega na tym, że jak jest umysł i ma poziom rozumienia, czyli jak podnosi swój poziom rozumienia poprzez podniesienie poziomu miłości do chwili obecnej, to też zaczynasz lepiej interpretować przeszłość, która za tobą była, bo widzisz tam jednak jakieś fajne, dobre rzeczy, które doprowadziły cię do tego miejsca, a w związku z tym też i podnosi się cała przyszłość, nie? Czyli poprzez tu i teraz poziom świadomości, podnoszenie poprzez ilość miłości w duszy, regenerujemy swoją przeszłość i regenerujemy swoją przyszłość, bo inaczej interpretujemy to, co było, a w związku z tym i jaśniej patrzymy do przodu, więc otwiera się przed nami jaśniejsza perspektywa. A czas, jak wiadomo, jest trójwymiarowy, nie jest tak naprawdę liniowy, tylko jakby tutaj narysować taki kwadrat, to ja mogę pójść tam z linią czasową, albo tam, albo tam, albo tam. To nie jest tak, że to jest jakiś wyrok, że czas jest liniowy. Czas jest też trójwymiarowy i jest setki, tysiące, miliony różnych możliwości, więc jakby decyzja
zapada w tej chwili. Dobra. Na przykład ten dźwięk za mocno spreparowałem, on nie brzmiał, ale poprzez to, że już mam wprawę w utrzymywaniu poziomu wiary, to mimo tego, że on nie brzmiał, to ja go po prostu zacząłem bić i zrobiłem z tego walor, nie? Ale miałem do wyboru albo się tym zmartwić, że on źle brzmi, albo to wykorzystać, nie? Czyli co? Czyli umiem grać na fortepianie o tyle, o ile. Czasami mi coś wychodzi lepiej, czasami gorzej. Generalnie granie na fortepianie polega z pozoru na naciskaniu klawiszy, ale tak naprawdę granie na fortepianie polega na podrzucaniu młotków, które są po drugiej stronie. Czyli mi najbardziej pomaga w generowaniu dźwięku świadomość tego młotka, który jest po drugiej stronie, bo tak naprawdę dźwięk wychodzi stamtąd. Czyli jeżeli ja mam świadomość tego ciężaru klawiatury, nie? Czyli muszę po prostu wyczuć. Każdy klawisz ma ponad 100 elementów. Każdy z tych elementów ma swoją nazwę, ma swój rozmiar, ma swoją cenę i można go kupić w takim sklepie w Kaliszu. To jest nieduży sklep, bez żadnych oznaczeń i tak wszyscy wiedzą, że ten sklep tam jest. Nikt nie potrzebuje, tam nie trzeba pisać, co to jest za sklep. Tam są takie półki, bierze się koszyk jak w supermarkecie i pomiędzy półkami się wybiera. Półośki, sprężynki, piloty, beczułki, tasiemki i setki różnych drobnych rzeczy.
drobne odbojniki, tak, bo jak się klapa na, kładzie, to taka gumowa na przykład tam jest, nie? Taka gumowa, ta też, taki odbojniczek. No i co? Co ja wam mogę powiedzieć ciekawego na temat przebywania na scenie? Generalnie problemem jest to, że granie muzyki, czy muzyki, polega na przebywaniu w świecie abstrakcji, bo dźwięki generalnie to są częstotliwości, to nie jest, nie jest to coś, co można rozkminić za pomocą słów albo aparatu pojęciowego, czyli takiej rozkminy intelektualnej, która przebiega w poziomie, czyli że sobie przeciskamy i z głowy wyciskamy różne słowa, sylaby, nie? Te brzmienia wszystkie, które układają się w zrozumiałe słowa. Są te tak naprawdę dźwięki, które linearnie docierają do słuchacza, nie? W postaci dźwięku. To jest trochę inny stan umysłu niż granie muzyki. Ja sobie tak roboczo to nazwałem, że granie muzyki to jest przebywanie jakby w pionie, czyli jest świadomość pionowa, nie? Czyli po prostu jestem tu i teraz i nie ma tej rozkminy takiej właśnie na poziomie poziomym, że coś będzie za chwilę i ja muszę to... Znaczy trochę jest, ale tak naprawdę myślę, że sami wiecie, że pojawia się taki moment, że pojawia się taki moment podczas grania, że myślenie zanika, nie? Zdarzyło się wam to? No i to jest właśnie to, to jest właśnie ten stan, który może się pojawić w ciele, ale to dopiero po wielu godzinach ćwiczeń, kiedy już materiał, który gramy z nut, jest na tyle opanowany, że po prostu już ciało wie, co z tym zrobić, już nie musisz angażować właśnie myślenia, bo wiadomo, że to na początku trzeba to ciało wytresować, nie? Żeby nauczyć odpowiednich gestów, to się musi wbić. Gdzie ta informacja jest, to trudno powiedzieć. Zasada jest taka, że z mózgu biegną pomiędzy neuronami, przeskakuje jakiś tam impuls. Człowiek jest generalnie na światło tak naprawdę, nie? Bo pomiędzy neuronami w mózgu przeskakują i tam takie te ładunki bioelektryczne, to jest ten prąd. To dopiero tymi różnymi tam kablami, tak jak tutaj, biegnie w tkance powięziowej. Tkanka powięziowa to jest to taka, jak się kurczaka rozbiera, to jest taka biała taka błonka, nie? No to tędy to wszystko idzie do mięśni i dopiero mięśnie odczytują te sygnały i wykonują określone gesty, albo takie, albo takie. No i co? I dzięki temu ciało wykonuje pewne działania mające na celu wytworzenie muzyki właśnie. Muzyka z kolei zamienia się w wibrujące powietrze. To wibrujące powietrze dotarcza, dociera do ucha słuchacza i tam jest taka membrana. I cały skomplikowany aparat, nie wiem, nie interesowałem się jeszcze tym, jak to jest tam dokładnie zbudowane. W każdym razie odbierany jest dźwięk i zamieniany na doświadczenie wewnętrzne, czyli też na impulsy bioelektryczne, które z kolei biegną do mózgu słuchacza. Więc to światło, które w naszym mózgu poprzez tkankę powięziową idzie do mięśni, później poprzez instrument i wibrujące powietrze dociera do słuchacza, później znowu zamieniane jest na impulsy bioelektryczne, które on sobie tam jakoś rozkminia. Dzięki tym impulsom on ma dostęp do swojego wnętrza, czyli na przykład płacze na koncercie albo się uśmiecha, nie? Przy czym ja akurat jestem przekonany, że artysta oprócz tego, że gra muzykę, to jeszcze gra samego siebie, w tym sensie, że wiadomo, że każdy dźwięk to jest szereg alikwotów. To tam na lekcjach wiadomo, że tam jest cały ten ciąg alikwotów, ale oprócz tego jeszcze alikwoty mają swoje alikwoty, jeszcze wyższe alikwoty, jeszcze najwyższe alikwoty i one z kolei jeszcze muszą też współgrać z tymi wszystkimi częstotliwościami, które są generowane przez pozostałe warstwy ludzkiego charakteru, ludzkiej duszy, czyli tam jeszcze są jakieś marzenia, jakieś są lęki, jakieś są intencje. Moim zdaniem akurat uprawianie muzyki z intencją na przykład uzdrawiania świata czy coś, to też są jakieś tam częstotliwości, które gdzieś tam się przenoszą. Ja jestem takim wyznawcą, czy entuzjastą raczej mistycznego podejścia do rzeczywistości, że ludzie na zasadzie rezonansu nie tylko się widzą, bo kolory też są na przykład wyrażane w hercach, prawda? Że kolory na przykład mierzy się w hercach, w terahercach są mierzone kolory, czyli tak naprawdę kolory też są na swój sposób muzyką. No bo jeżeli coś jest w metrach mierzone, czyli mamy milimetry, kilometry, metry i tak dalej, to herce to jest tak samo, są kiloherce, herce, megaherce, teraherce, więc to jest częstotliwość i kolory mierzy się w częstotliwości, więc tak naprawdę tego, czego nie można usłyszeć, to można to zobaczyć. Więc wszystko jest muzyką, wszystko jest częstotliwością jakąś i my w jakimś tam zakresie odbieramy z tych wszystkich gamy, ogromnej gamy częstotliwości, odbieramy tylko część, nie? Ucho słyszy mniej więcej tam odtąd, dotąd i tam jeszcze wiadomo, że można by dołożyć tych oktaw trochę. Pies na przykład słyszy więcej niż człowiek, albo delfin, albo komar na przykład słyszy inne częstotliwości.
owady słyszą jeszcze inne częstotliwości, my słyszymy akurat te i w tym przedziale się porozumiewamy, nie? Porozumiewamy się w systemie tonalnym, który się nazywa dur-mol. Jest to matematyczny system dwunastkowy, bo ludzie na Ziemi zwykle liczyli właśnie do 12, co się działo z liczenia na palcach, bo liczyło się to na tych małych paliczkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miarka tuzin. I na palcach zawsze się liczyło do 12. Był dwunastkowy system tuzinowy, tak zwany kopny, bo 5 tuzinów to jest kopa, czyli 60. Później nas wtłoczono w system dziesiętny, który jest niewydolny, bo się nie dzieli przez 3. Czyli został ludzkości podarowany taki dosyć niezręczny prezent w postaci systemu dziesiętnego, w którym nic dokładnie nie można wyliczyć. W związku z tym my jako całość jesteśmy dosyć niegroźni, bo tak naprawdę nauka też się potyka o ten system, czyli właściwie no, tam za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić w systemie dziesiętnym. Co wywnioskowałem, oglądając wywiad z producentem betonu, który powiedział, że kiedy przeszedł na system dwunastkowy, to nikt nie jest w stanie podrobić jego betonu. Po prostu on poprzez to, że przeszedł na system dwunastkowy, to jest w stanie tak wygenerować takie proporcje, że jest w stanie wszystko wyliczyć. Przepuszczalność, tam wilgotność, tam przepuszczalność prądu i tak dalej, po prostu jest w stanie wyprodukować beton o wiele dokładniej w momencie, kiedy przeszedł na system dwunastkowy, niż kiedy tkwił w systemie dziesiętnym. Czyli system dwunastkowy generalnie, no, wydaje mi się, że jest nieunikniony w przyszłości pewnie, ale mi samemu zabrało pół roku zrozumienie, czym jest system dwunastkowy, nie? Znaczy, czym się różni ten tuzinowy od dziesiętnego. Bo generalnie to, nie chcę wam za dużo informacji tutaj sprzedawać, bo już widzę, co po niektórzy ziewają, ale tak naprawdę ziewanie to też jest doenergetyzowanie się, nie? Czyli jak się człowiek sobie ziewnie, to sobie tak naciągnie trochę tej energii, żeby dalej trwać. Więc to jest może dobry objaw. Nasza księgowa też leci dwunastką. Dwunastką leci? Dwunastkowym? Aha. No, to pozdrowienia dla pani księgowej, bo to jest dobre. A co system podatkowy na to, jak tam są te dziesięciny, odsetki na przykład? Aha, tak. Dobrze, okej. No to fajnie. No generalnie muzykom został system dwunastkowy. Czyli w obrębie oktawy mamy 12 odległości równych. To się nazywa system temperowany. Jak się kupi taką aplikację do strojenia, nawet darmową, to ci stroiciele, którzy stroją według tego komputerka, który jest w tej aplikacji, czyli tam im program pokazuje, czy mają podciągnąć strunę wyżej czy niżej, to mają do wyboru ponad 100 różnych systemów strojeń. To myślę, że to jest dobre pytanie do stroiciela, nie? Jak to wszystko działa, ale to jest bardzo skomplikowana rzecz. Generalnie problem polega na tym, że koło kwintowe tak naprawdę jest spiralą, bo pojawia się, nie wiem dokładnie jak to tam jest, w każdym razie koło kwintowe jest przedstawione jako koło, ale tak naprawdę koło kwintowe to narysuję może to, żeby to jest spirala, nie? Bo to jak tak się kwintami liczy, to generalnie to się jakoś tam coraz bardziej rozszerza. To się nazywa komat pitagorejski, komat didymejski, nie pytajcie mnie dokładnie o co tam chodzi. Generalnie ja tego nie kumam. Gadam ze stroicielami też, no coraz łatwiej mi się z nimi zrozumieć, ale generalnie to jest osobny świat ludzi, którzy po prostu tysiącami godzin, dziesiątkami, setkami godzin wsłuchują się w dźwięk i likwidują bądź przywołują tak zwane zdudnienia. Na przykład rozmawiałem ze stroicielem i on mówi, słyszysz, a tam na końcu jest takie rrr. O, teraz było. Mówię, co? No takie, no posłuchaj, takie, widzisz, i to trzeba zlikwidować, nie? Czyli to jest bardzo wąska specjalizacja, która polega na tym, żeby jednak słyszeć dokładnie to, co się dzieje z dźwiękiem, nie? To polega na tym, że kiedy dwie struny... No krótko mówiąc, jak jest fala, no to jak narysuję taką falę, idealnie taką samą, no to nie będzie problemu, ale generalnie no, może się zdarzyć coś takiego, nie? Że to, no i wtedy to właśnie zaczyna się niestrój tak zwany niestrój. Co wam to, bo pewnie najciekawsze to jest to, jak to psychicznie wszystko ogarnąć, nie? Jak sobie tam poradzić z tym, czy nie wiem, macie może jakieś pytania już, czy mam jeszcze gadać? Tak? Pytanie jest. A, do mikrofonu trzeba, bo prosili mnie, żeby zadawać pytania do mikrofonu. No generalnie zasada jest taka, że akord jest albo durowy, albo molowy, nie? I to jest... Wszystko jest. Trudno się zorientować, kiedy coś.
No, bo wie pani, ja to parę godzin przy fortepianie posiedziałem, więc ja jestem w stanie panią zgubić, nie? Wie pani, o co chodzi? To jest, jakbyśmy tutaj, jakby pani tam posiedziała, to by też pani, to wszystko by pani wiedziała, co ja gram, nie? No bo mam wysoki poziom wiary, nie? Bo to... Proszę? Inteligencja i mądrość to są dwie różne sprawy, nie? Bo to wiadomo teraz, ta sztuczna inteligencja wchodzi i to sama inteligencja tam bez miłości, bez mądrości to nas wszystkich wykończy, nie? Bo tam co się opłaca, a co warto, to są dwie różne rzeczy, nie? Więc generalnie no, najważniejsza jest rozkmina, czy akord jest durowy, czy jest molowy. Czyli to, jeżeli zabieracie się za improwizację, to kluczową sprawą jest rozpoznawanie tercji, nie? W akordzie. Czyli na przykład w F-dur jaka będzie tercja? A, no. A w B-dur? Fis-dur? No. I to wszystko jest dobrze, tylko trochę za wolno, nie? Czyli to musi być, wiecie o co chodzi, to musi być... Nie, to jest sprawa, dlatego że tych akordów dużo nie ma. 12 jest tylko, nie? Bo enharmonia, nie? To jest 12 akordów do ogarnięcia, to naprawdę nie jest dużo, nie? Więc to trzeba po prostu sobie nawet wyobraźni czasami ćwiczyć i to można dojść do dużej wprawy. Ale to nie koniec, bo jeszcze trzeba wiedzieć, jaka jest kwinta na przykład podwyższona w H-dur. No i już się koncert skończy, nie? Już kochani, już to wiecie, no. Już, no, physis, no, czyli G, no, dla mnie. Dla normalnego człowieka to jest G, nie? Tym się różni teoria od praktyki, kochani, właśnie, nie? Że zawsze, teoria zawsze wychodzi z praktyki, nie? W sensie, że to, co jest w praktyce, no to troszeczkę inaczej wygląda niż w teorii, no ale wiadomo, że te profesury też nie dają za nic, także... Też tam to trzeba wszystko, w systemie matematycznym to się musi zgadzać, nie? Czyli trzeba to... praktyki, nie? Że nie podoba się pani moja barwa głosu. Dobra. Dobra, słuchajcie, przyniosłem metronom ze sobą, pokażę wam, nad czym ostatnio pracuję. Ja sobie, oczywiście wiadomo, że tam jak tam było, tam nas straszyli, że trzeba siedzieć w domu, no to tam trochę w tym domu siedziałem. I zacząłem ćwiczyć z metronomem. Nie wiem, czy słychać. Chyba słychać, nie? I teraz opracowałem sobie, gram taki utwór, który bije co 3/8 metronom, nie? To taka ciekawostka. A, to najgorsze jest złapać, po prostu się trzeba przestawić, kurczę. No, już mam to wyćwiczone, tylko teraz jak przechodzę ze świadomości poziomej do pionowej, to jest najgorsze właśnie na koncercie. Przechodzenie z grania do gadania, bo gadanie jest w poziomie, a granie jest w pionie. W sensie, że jestem tu i teraz i muszę po prostu jakby uczestniczyć w tej magicznym wydarzeniu, które poniekąd nie jest wcale intelektualne, tylko łączy z siebie wiele wątków, bo moje ciało fizyczne musi po prostu wysyłać te, przyjmować te... Dobra, no zobaczymy, jakoś sobie poradzę. Będę teraz poprzez wysoki poziom wiary dostosowywał się, bo tam... Ja pokażę wam, o co mi w ogóle chodzi. Kurczę, no nie mogę się do niego dopasować, no. Tak sobie to fajnie miałem wyćwiczone i teraz wam nie potrafię się popisywać tym, ale teraz mi wyjdzie. Złapałem to. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jest tak. Raz, dwa, trzy, nie? I taki sobie właśnie ustawiłem. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie z metronomem, które polega na zupełnie, że metronom bije jakby dwa, trzy, cztery.
on nie krzywo, on krzywo stoi. O, nierówno bije, bo on miał pod jedną nóżką, miał ten. No, teraz to będzie już działało wszystko. Ćwiczenie z metronomem polega na tym, że się uczymy słuchać, bo metronom cię nie słucha. Metronom ma generalnie jakby cię... No, ignoruje cię. Więc to jest podstawowa cecha, która jest najistotniejsza u dobrego muzyka. To znaczy dobry muzyk to jest taki, który słucha swoich partnerów. I dopiero wtedy coś gra. I to jest najpotężniejsza jakby cecha dobrego muzyka, że on po prostu... Słuchaj, muzyk, który słucha kolegów, ma dużo telefonów i ma dużo propozycji pracy. Naprawdę. To jest prawda. No, że jak się słucha kolegów na scenie, to po pierwsze też możesz mieć wpływ, bo jak ty czujesz, że jest gęsto, zwłaszcza w muzyce improwizowanej, że każdy tam coś nawala od siebie, jak odpuścisz, no jeżeli oni nie zareagowali na ciebie, to znaczy, że oni ciebie nie słuchają, no to... No są dwa wyjścia, nie? Albo przeforsować swoje, ale pianista z reguły z perkusistą to nie ma szans żadnych. Bo to nie wiem, jakbyście nagłośnił, to raczej perkusist nie nagłośni. No, chociaż też tam zdarzało mi się, chociaż ja jestem w innej sytuacji, bo generalnie z racji jakby drogi artystycznej to jest jakiś tam poziom szacunku, że ludzie tak jakby no, nie grają dlatego, że mnie słuchają, tylko słuchają mnie dlatego, że jestem możdżer, nie? To znaczy powiedziano mi, że jestem możdżer, oni myślą, że jestem możdżerem, więc oni tak sobie myślą, to możdżera to może warto słuchać w czasie grania, nie? Także to czasami pomaga. Natomiast też blokuje, bo czasami to zabija też kreatywność w muzykach, bo wyższy poziom słuchania już polega na tym, że nawet jak usłyszysz jakąś ciekawą frazę, bo to jest na pierwszym etapie tak, że jak usłyszysz się fajną frazę u kolegi, to się ją powtórzy, nie? O, ja cię słuchałem i ci wrzucę, zobacz, słucham cię, nie? I mu wrzucasz. Ale już wyższy poziom jest taki, że słyszysz frazę, ale mu grasz odwrotnie. Albo właśnie nie reagujesz na nią, nie? To znaczy i tak wiadomo, że go słyszysz, ale nie ma lustrzanego odbicia, tylko proponujesz mu coś od siebie. To już jest taki, z takimi partnerami już się gra przyjemniej, bo ta gra jest bardziej wyrafinowana. Czyli oni ciebie słuchając grają i tak coś, co po prostu uzupełnia to, co słyszą, a nie odwzorowuje. Czyli to jest no tak generalnie granie z metronomem, który bije na 2 i 4 też jest fajnym ćwiczeniem. Nie wiem, to spotkaliście się z tym na pewno, bo to jest... Za szybko mi się tak nie chce wymiatać dzisiaj, bo nie jestem taki rozegrany. Musiałbym bardzo wysoki poziom wiary w sobie wzbudzić, nie? A to jest jednak... I wtedy przeskakiwanie z tej świadomości poziomej na pionową jest jeszcze trudniejsze, bo po takim wysiłku utrzymywania wysokiego poziomu jeszcze gadanie do ludzi później i jeszcze też trzeba jeszcze wierzyć, że coś mądrego mówisz, nie? Bo to czasami wystarczy jakiegoś strutego wąsacza w pierwszym rzędzie zobaczyć i trzeba poziom wiary sobie pompować już naprawdę. Wiecie, sieci gośnie. No to weź teraz, kurczę, poziom wiary utrzymaj, nie? No, jest ciężko, no ale dobra, nie narzekajmy. Thank you.
Także tak to jest. A propos różnych zakłóceń na koncercie, zdarzają się przeróżne sytuacje, ale tutaj widzę, że też są dzieci, to może nie będę się o wszystkim mówił. Nie, to pewien szacunek, ale tak, to się spotkamy na jakimś innym spotkaniu, bo zaraz chciałem coś powiedzieć, ale może niekoniecznie w tej chwili. Co mogę powiedzieć jeszcze ciekawego na temat tego, co się dzieje podczas grania? Może są jakieś pytania? Nie ma pytań? Dobra. O, jest. Cześć. To znaczy, chodzi pani o unisona lewa i prawa ręka, tak? No, na przykład. Albo takie coś, co wymaga takiego, no, technicznej biegłości, czy w jakiś sposób pan to ćwiczy osobno, powtarzając jakieś, nie wiem... No generalnie słowo ćwiczenie, czyli jeżeli mielibyśmy zdefiniować ćwiczenie jest to powtarzanie danej czynności, dopóki ona perfekcyjnie nie wyjdzie, nie? Więc ćwiczenie polega tak naprawdę na powtarzaniu czegoś. Ja, jeżeli chodzi o ćwiczenie, no to głównie ćwiczę gamy. No i ćwiczę, wiadomo, te utwory, które mam do wyćwiczenia. Czasami dostaję nuty zapisane kropkami i tam trzeba to rozczytać i opanować. Jeżeli chodzi o granie równoległych unison lewej i prawej ręki, nie jestem w tym wprawny, bo za mało to ćwiczyłem. Ale ci mistrzowie, którzy to robią, tacy jak Oscar Peterson, uchylili rąbka tajemnicy, że to po prostu kosztuje czas, nie? Czyli po prostu sobie... Czyli są jakieś takie elementy, które ma pan wyćwiczone i które wplata pan w improwizację po prostu? Ja mam dużo rzeczy swoich patentów, które mam wyćwiczone, które moje ciało już jakby... bo to trochę tak działa, że ta informacja, która godzinami jakby jest odkrywana, ona później staje się oczywista i się takie pakiety pakuje. Ja już potem nie mam jakby do niej dostępu, bo to jest jakby takie gotowe, większe komponenty się uruchamiają. Czyli ja na zasadzie, jak chcę zagrać trudną figurę, to ja już nie wiem, jaka to jest figura, tylko raczej zaciskam zęby i już to zaciśnięcie zębów powoduje, że ta figura się wykona, nie? Co tam dokładnie w tej figurze jest w środku, to ja już nie wiem. I mnie to nieszczególnie interesuje, bo ja już to kiedyś tam rozkminiałem i tam zrobiłem to, tylko to się już mi spakowało, skompresowało, już jest na innej częstotliwości, to już jest plik zip. I on po prostu tam się rozpakowuje jakby, wiesz, jak w komputerze robię co innego, a tam w tle to wszystko jakby, czyli to jest program. Okay. Dzięki. Który został zaprogramowany. I to wymaga niestety godzin pracy i też dużo pracy w wyobraźni, bo ja bardzo dużo fraz, które są później moimi frazami, wykonają w wyobraźni. Czyli nie trzeba ćwiczyć wcale przy instrumencie. Jedziesz sobie pociągiem i sobie budujesz frazę, nie? A potem na przykład w innej tonacji. Nie? Albo sobie wyobrażasz. Ćwiczy pan takie figury we wszystkich tonacjach? Ma pan opanowane? Czy to właśnie takie figury, te pliki zip ma pan we wszystkich tonacjach opanowane? No niestety nie. Okay. To znaczy jest jeszcze coś takiego, że jest jeszcze układ klawiatury, który poprzez to, że tutaj są trzy, tu są dwa i one są bardziej wystające, więc niektóre figury są wygodniejsze w niektórych tonacjach, a w innych nie. Więc tak naprawdę prawda jest taka, że ja mam w określonych tonacjach jakby określone figury, nie? Okej, okay, dzięki. Bo to po prostu, to tak jak, i to już też ciało sobie dysponuje tymi figurami. Znaczy, idealnie byłoby tak, gdybym miał po prostu z jednakową prędkością i szybkością i łatwością daną frazę, czy dany tam komponent improwizacyjny wykonał dowolnie wybrany. Ja oczywiście jestem w stanie to zrobić, nie? Ale to tak jakby szukaliśmy tego FIS i GIS, to po prostu by potrwało. A na koncercie nie ma na to czasu, więc wolę sobie zagrać tą, znaczy co, moje ciało woli, nie? Bo ja już tam jakby nie, dokładnie nie wiem, na czym to polega. Przy czym na początku trudne figury grałem na ciele napełnionym oddechem, czyli jak przychodziła trudna figura, to ja nabierałem oddechu i grałem tam coś, te wymiatacze, te wszystkie. Bo najgorsze jest lądowanie, nie? Zacząć jest łatwo figurę, tylko po prostu jak to się zaczyna wszystko już tam i musisz tak wylądować, żeby to nie było skucha, nie? Bo to wtedy trzeba pompować poziom wiary naprawdę, nie?
Czyli najtrudniejsze jest lądowanie z trudnej figury. Tak, żeby, jak wiecie, jak się robi tam, jak ci łyżwiarze też mają, nie? Że musi stanąć tam i ten. Tu jest dokładnie to samo, nie? Że to trzeba wylądować w określonym miejscu w takcie, na danym na przykład na tercji albo na czymś, żeby pasowało też do akordu, który akurat się zmienił. Jeszcze kolega zrobi podbitkę na bębnach, to też się musisz w tym odnaleźć, także tam jest dużo danych, które trzeba na bieżąco analizować. Więc to jest o tej figurze powiedziałem i jeszcze coś chciałem fajnego powiedzieć. Aha, o tym dechu bez dechu. Że na początku, jak te trudne rzeczy, bo to wtedy trochę brakuje już uwagi na oddychanie. Czyli nabierałem sobie powietrza dużo i na takim napompowaniu leciałem te figury, tylko niestety jak się dużo powietrza pod ciśnieniem trzyma w środku, to zaczynają się zaburzenia świadomości, czyli zaczyna się trochę rozmywać i potem trzeba się... Więc zmieniłem technikę i te trudne rzeczy gram na bezdechu, czyli na opróżnionym ciele z powietrza. Czyli wydycham całe powietrze i wtedy dopiero walę tą figurę, nie? Tylko, że wtedy pojawia się z kolei inny problem, bo pojawia się lęk przed śmiercią. Naprawdę. I trzeba się z tym znaczy ja to sobie przećwiczyłem, że generalnie nic się nie stanie, ale naprawdę pojawia się coś takiego i z tym trzeba się zmierzyć. No bo to generalnie to jest fajnie się z tym mierzyć, bo na lęku przed śmiercią cały system leci, nie? Cały system leci, uciekaj, po prostu, wiesz, tam wstrzyknij sobie coś, czy tam coś zjedz, kup tamto, nie? I wtedy nie umrzesz, nie? I tak wiadomo, że umrzesz, ale generalnie ten lęk nieuświadomiony powoduje, że jesteśmy po prostu na smyczy systemu, bo oni cały czas na tym jadą, nie? Umrzesz, musisz kupić to, musisz tam pojechać, musisz tego nie brać, musisz tam zadzwonić, musisz przyjąć tam tego i tak dalej, nie? Więc to jest kurczę fajny patent, żeby tego dotknąć. I podczas grania mamy możliwość tego dotknięcia i to wszystkim polecam, nie? Bo to w ogóle jakby na głębszych poziomach też uwalnia. Jakieś jeszcze następne pytanie może? No? Mikrofon, tylko, nie? Tak, po pierwsze chcę podziękować za to, co tutaj się dzieje i za muzykę, której mogę doświadczać. A drugie pytanie dotyczy tego, dlaczego bose stopy? A, no ja mam do tego całą historyjkę ułożoną. Generalnie, słuchajcie, ta sprawa bosych stóp to na bardzo wielu poziomach się rozgrywa. Zaczęło się od tego, że pojechałem w trasę i wziąłem tylko jednego buta. I to było tak, że to był duży taki napompowany koncert z orkiestrą i naprawdę już było 15 minut do koncertu, więc to była kwestia już tylko grawat, wszystko tego i otwieram walizkę i mam jednego buta, nie? Czyli sytuacja była dosyć dramatyczna. Mogłem albo pożyczyć buty od puzonisty, który już wychodził na scenę, albo po prostu mówię, dobra, to idę na boso. No i w sumie mi się spodobało, bo to był taki dosyć dęty koncert z jakimiś prezydentami i to mega fajnie wyszło, że o, taki pojechany, nie, taki artysta na boso w garniturze, ale na boso, no jazda, nie, jest kurczę gruba, jest niesamowity ten mąż, że taki na bosaka grał, tak? I co się zakładało w ogóle, że tak zaczęli gadać, mówię, no to w sumie fajny patent, nie, tak... Na boso sobie będę wychodził. Ale po jakimś czasie jeszcze przeczytałem taką książkę Pobieranie energii z ziemi, czyli tam jest uzupełnianie tamtych... I zacząłem trochę penetrować ten temat, nie? Bo tam taki elektryk napisał książkę, co tam go lekarze przeganiali, nikt nie chciał z nim gadać, bo on stwierdził, że jak się chodzi na boso albo tam jakieś elektrody się do ziemi podłącza, to się rany szybciej gonią i tak dalej. No ale wszyscy mu rysowali kółko na czole, no bo co elektryk tam wie, nie? O tym, nie? No i rzeczywiście coś jest na rzeczy. Generalnie w tych alternatywnych źródłach się można poczytać o tym, że tam się ten poziom elektronów wyrównuje, że tam generalnie pochodzenie na boso powoduje tam wyrównanie jakichś ładunków i tak dalej. Więc to oczywiście był kolejny ciekawy temat, na przykład w wywiadach, nie, że tam już... No ale jak zacząłem mówić w wywiadach o tych elektronach, no to zaczęli z kolei w internecie ze mnie drzeć łacha, że jestem foliarz i płaskoziemca. Nie? No to dobra, no to tak za bardzo nie mogłem już o tym tak mówić. No to tak, no to przewodzenie wewnątrzkostne dźwięku, nie? To był następny etap. No bo rzeczywiście jest coś takiego jak wewnątrzkostne przewodzenie dźwięku, że nie słyszysz tylko od zewnątrz, tylko też od... No to kurczę, mówię historię, no że wewnątrzkostne przewodzenie dźwięku, nie? Wiecie. Że masz tu dźwięk z fortepianu i on ci po kościach, rozumie pani? Po kościach tam biegnie dźwięk. No i trochę tam biegnie, znaczy różnica jest niewielka, ale jest, nie? Bo są takie, rzeczywiście to stwierdzone jest, że na boso lepiej słychać, nie? Z tym, że nie jest to jakaś tam taka, że tak powiem, significant różnica wielka, ale różnica jest, nie? Więc no tam do wyboru, do koloru, raz mówię to, raz mówię tamto. Jest wygodnie, to jest najważniejsze. Jest wygodnie, dokładnie. Jest poczucie wewnętrznej wolności, to znaczy ten but jednak ogranicza, nie? Wiesz, co chodzi. Sami wiecie, że jak się po buta wchodzi, to tam się, kurczę, nieciekawe rzeczy dzieją w tym bucie.
I to nie do końca jest tak, że to jest bez sensu. Po prostu organizm potrzebuje tego kontaktu z podłożem, bo my jesteśmy częścią planety i tutaj jako foliarz i płaskoziemca, że tak powiem w cudzysłowie, no to jakby no mówię rzeczy oczywiste, które wiadomo, no nie wolno tego mówić, bo my musimy chodzić w plastikowych butach i to jest okej, okay, najlepiej takiej firmy, nie? Wiesz, o co chodzi. Więc to tam... No, chodzenie na boso, tak? I coś tam jeszcze miałem ciekawego do powiedzenia na ten temat? Chyba nie. Poczucie wolności, dobra. No. Pytanie jakieś następne? Do tego chodzenia na boso chciałam dodać, że byłam na koncercie Kai, która śpiewała cały koncert w Opolu kiedyś na boso. Było to niesamowite, niesamowicie fajne. Ale chciałam zapytać, czy nie jesteś zimny? Nie, właśnie okazuje się, że jak się dużo chodzi na boso, to tam się coś udrażnia i w ogóle nie ma tego problemu, nie? Z jakimś chłodem. To jest też mit taki, nie? Bo się przeziębisz. Lubisz buty, bo się przeziębisz, nie? Głównie no, też tak chciałam. Jak pechowa trzynastka, że system dwunastkowy jest zły, tylko dziesiętny, no to pechowa trzynastka zrobili, nie? Że trzynastka to już jest pechowa, bo tam jest dwurząd, wiecie o tym, nie? Że jak jest... No dobra, przepraszam. No. Nie, ja chciałam zapytać też o coś innego, tylko to, czy nie jest zimno, zimnej porze. Ale jeszcze ciekawy wątek trafiłem na temat bosych stóp, że na przykład chodzenie na boso jest dobrze w fazie realizacji, a na przykład w fazie już wizualizacji, to czasami dobrze jest odciąć się, nie? W samolocie na przykład fajne pomysły przychodzą, nie? Czyli po prostu to jest jakoś tam związane, że jeżeli już przychodzi do realizacji czegoś w świecie materialnym, no to fajnie się podłączyć i wtedy, wiesz, jesteś całością z materią, i wtedy instynktownie zaczynasz w tej materii, no bo dźwięk to też jest materia, nie? W sumie informacja to też jest materia, bo się informacjami handluje, także to już stało, jakby informacja okazuje się też jest materialna w gruncie rzeczy, nie? W każdym razie, a jak w fazie planowania, to lepiej sobie ubrać buty na przykład, nie? Taka ciekawostka. Żeby nie złamać palca. No ja poprzez to, że uwielbiam chodzić na boso, w domu złamałam kiedyś mały paluszek. Ja sugeruję, że jakby pani była w butach, to by pani nie złamała palca tego. Ale nie o to chciałam zapytać. Mhm. Chciałam zapytać o jedną rzecz, ponieważ wydobycie dźwięku u pana jest tak niesamowite, że to jest tak wielka frajda słuchać pana głosu też. Tylko właśnie dlatego, że jest tak niesamowicie atrakcyjne słuchanie pana wydobywanego dźwięku. Chciałam zapytać o to, czy jak od to samego robi? Początku, jak pan gra na fortepianie, było to pana takim punktem czy honoru, czy zainteresowania, żeby ten dźwięk był taki niesamowity? Ja miałem szczęście do fajnych profesorów i Krystyna Marciniec, która prowadziła ze mną nauczanie początkowe, ona mnie wprowadziła do mojego światopoglądu taki termin jak odskok palca. Odskok palca, czyli to generalnie polega na tym, że dźwięk jak się zaczyna, nie, to on też się kończy, tak? Czyli on trwa określoną ilość czasu. I teraz tak, jak czasami na komputerze jak się MIDI robi, nie? Że jak jest dźwięk zamazany, no to ten się jeszcze nie skończył, a tutaj już wchodzi następny i one na siebie zachodzą w czasie trwania. I to się robi takie nie? Tutaj już na przykład też zagrasz następny, a precyzyjne granie polega na tym, że masz dźwięk tu, on się musi skończyć i dopiero się zaczyna następny. I dopiero się zaczyna następny, nie? Że tak powiem, jeżeli tutaj jest... Wiecie, o co chodzi. Czyli świadomość końca dźwięku. O dobrym dźwięku na fortepianie decyduje świadomość końca dźwięku. A żeby był koniec dźwięku, to musi być odskok palca. Czyli nie wciśnięcie klawisza decyduje o dobrym dźwięku, tylko puszczenie klawisza decyduje o dobrym dźwięku. Jeżeli w odpowiednim momencie, w tej mikrosekundzie puścisz klawisz i dasz następny, masz precyzyjne i to dobrze pięści mają, nie? I to jest jakby ta tajemnica. I żeby to zrobić, no to trzeba poćwiczyć odskok, czyli pierwsze ćwiczenia są takie, że jak musisz odskoczyć tym, czyli o, i luźniutko do góry, żeby się wymieniło. Jakby podmianka taka, wiecie, że tak zrobić, żeby to wstawić w to miejsce następne, ale żeby nie było... Czyli to jest... I to warto sobie nawet zrobić tak powolutku, żeby to się w ciele zapisze. To potem w szybkim tempie też zacznie wychodzić. Tylko po prostu tej świadomości nabrać, nie? Że jest coś takiego jak odskok palca, o, że... Wciskam następny dźwięk, a tuż przed tym odskakuję tym poprzednim palcem. I wtedy, jak już to się zapisze na twardy dysk, to się skompresuje, plik zip tam. Ale to działa tylko jakby na fortepianie, no bo wiadomo, ja na przykład gram na skrzypcach i no, ten dźwięk jest bardziej silny z tego względu, że nie ma tych młoteczków, które znaczy młoteczków. No to jest i ta natura, nie? Bo to, dokładnie, to które właśnie nie tłumią, tak. Znaczy można tłumić palcem, ale to tak jest... Co może być?
Można tłumić palcem na skrzypcach, ale to jest... No, czyli zakładam po prostu, że to pewnie też będzie lepszy dźwięk, jeśli na skrzypcach takie coś się po prostu... To na skrzypcach jest inaczej, bo tam na skrzypcach to masz 4 struny, nie? Więc żeby osiągnąć ten efekt, to musiałabyś to zagrać na drugiej strunie, nie? Czyli to już wchodzimy w inne zagadnienie i tu trzeba by ze skrzypkiem gadać, co chcesz dokładnie, bo to jest zupełnie inna specyfika dźwięku, dlatego że jak uderzysz dźwięk na fortepianie, to on zamiera, nie? Czyli będzie coraz ciszej. A na skrzypcach on może rosnąć, masz poprzez ściągnięcie smyczkiem są o wiele więcej możliwości wpływania na ten dźwięk. Na bieżąco to jest inna specyfika i to nie jest do mnie pytanie, bo to trzeba by z dobrym skrzypkiem pogadać, jak to zrobić. Na pewno lewą ręką docisk też decyduje o jakości dźwięku, to wiem. Do kompozytorów od razu taka ciekawostka, jak pianiści piszą na fortepian, to z reguły skrzypkowie klną, dlatego że oni mają 4 palce, a my mamy 5 na klawiaturze. Oni mają kciuk pod spodem. Jak im napiszesz na 5 palców, to będą kłopoty. To prawda. Prawda, nie? Tak. Czyli czasami zamiast tak napisać, to lepiej tak trzeba napisać, bo on se cofnie. Puści se, ale on musi wtedy zmienić pozycję, zmienić strunę i się robi... Czyli jak będziecie pisali na skrzypce, no to dobrze jest to skrzypkowi pokazać i czasami albo sobie wyobrazić, że masz 4 palce, nie? To wszystko zmienia całą filozofię pisania. A w sumie to niewiele zmienia dla kompozycji często, a będą ją chętnie grali, bo to napisać kompozycję, której nikt nie będzie chciał grać, to też jest nie sztuka. To lepiej napisać taką, którą wszyscy mówią, o fajnie, to się gra, wygodnie, nie trzeba tam za bardzo. A efekt w sumie ten sam, nie? Bo tam trzeba po prostu mieć świadomość tylko tego. Pytanie. Pan mówi już o tej improwizacji. Mhm. A właśnie, co zrobić tak, bo kiedy jest na przykład, załóżmy 5 osób aż, które improwizują naraz. No właśnie. To jest i wtedy jest tak jakby bigos. 5 umysłów, które walczą przeciwko sobie. To jak z tym poradzić, oprócz słuchania siebie? No, to jest bardzo dobre pytanie. Bo ktoś zagra w D-dur, a ktoś zagra w G-moll i się tworzy coś śmiesznego. Bo to jest generalnie to jest pytanie, czy ludzie grają, czy ćwiczą, nie? Bo często jest tak, że ludzie jak się spotykają i chcą ze sobą pobrać, to tak naprawdę chcą sobie poćwiczyć, nie? I wtedy jest przepychanka. No, oczywiście wiadomo, jeszcze wchodzi ego. Ego, no to jest ta cecha zwierzęca, człowieka, ciało, czyli wywodzące się cechy z ciała, czyli ciało ma dwie potrzeby, rozmnożyć się i przetrwać. Więcej właściwie, ale to oczywiście buduje następne, bo jak się rozmnoży, to już z kim? Może z jakąś murzynką, może z jakąś afroamerykanką, przepraszam, bo to się nagrywa. Jezu, będę znowu dostanę tam... Tak, słuchajcie, jak wszystko może być użyte przeciwko tobie. Teraz są takie czasy, że po prostu nie, w ogóle nie ma miłości, nie? W eterze, że tak powiem, że po prostu każdego się podejrzewa o złą wolę i tylko coś tam przekręcisz, jakieś słowo i już jesteś, kurczę, od razu ten. W każdym razie, no też jak przetrwać, no to już w jakiej pościeli, nie? Co zjeść, nie? I tam dalej. Także tam generalnie to są... No ale to się też przekłada na tym, że cechy zwierzęce człowieka polegają na walczeniu o terytorium i to się przejawia też podczas grania, że koledzy zaczynają walczyć o swoje terytorium, nie? Czyli, wiesz, ja tu chcę dobrze wypaść, ja tu mam taką fajną frazę w G-moll, o, teraz przyszło G-moll, dobra, ja walę tą frazę, a bębniarz też ma coś do powiedzenia. No i teraz tutaj to ta dojrzałość, czyli ilość spędzonych godzin z kolegami, no to decyduje o tym, czy umiesz odpuścić, czy nie. Ćwiczyć. No grać z kolegami, wiesz co, generalnie no, ćwiczyć to samemu, nie? Dużo. Wtedy z kolegami nie ma takiego ciśnienia. No ale to niestety dojrzałość muzyka polega właśnie na tym, że się na scenie nie rozpycha. Nie tylko daje partnerowi... A jest jeszcze taka pozytywna cecha, że jak koledze dasz miejsce, jak masz koncert godzinny czy dwugodzinny, to on się zmęczy po jakimś czasie, nie? Jak będziesz tam go wypuszczał, on tam sobie niech on tam nawali tych solówek, tego wszystkiego, naprawdę potem już by się skończą trochę... Bo z reguły będzie grał to samo. Więc po jakimś czasie już się też trochę fizycznie zmęczy, już nie będzie miał pomysłów i wtedy wchodzisz ty cały na biało, nie? Wiesz. No. No. A ja mam pytanie, bo to pan ciągle mówi o tej miłości w duszy i tak dalej. To ja chciałam zapytać, czy tą miłość można jakoś wpracowywać, czy to tylko się po prostu objawia? Nie, generalnie z mojego doświadczenia u nas się promuje, nie, że miłość ma charakterystykę liniową, czyli że biegnie z punktu A do punktu B, czyli Zosia kocha tam tego, nie? Bogdanka. Natomiast jeszcze jest coś takiego jak charakterystyka kulista, czyli po prostu miłość rozsiewasz wokół siebie do wszystkiego nieustannie, nie? Czyli we wszystkich kierunkach jakby to bije. To też jest taka charakterystyka miłości, oprócz tej, że można ją też puścić liniowo, to ten. Ale generalnie z mojego doświadczenia wynika, że
budowanie w sobie poczucia miłości, które podnosi w ogóle wszystkie parametry i zdrowia, i też sytuacji życiowych i wszystkiego, polega na tym, że odsuwa się na chwilę myślenie i skupiasz się tutaj na tym punkcie. Nie? I tutaj generalnie pojawia się taki rodzaj błogości, słodkiej, miodowej takiej wibracji. Jeżeli się w to wystarczająco intensywnie wsłuchać, to ono coraz bardziej zaczyna się jakby otwierać i opanowywać ciało. I to jest do zrobienia. Nie? Generalnie ja sobie tak nawet zrobiłem taki skrót, ale to jest taki mój prywatny, że miłość, love po angielsku, oczywiście international, wiecie o co chodzi, to jest level of vital energy. To jest mój prywatny skrót na miłość, czyli tak naprawdę ile się ma tego więcej, poprawia się twórczość, poprawia się, bo to trochę działa, no dobra, są dzieci, ale trudno. Jak jest człowiek, nie? I ma tu psychikę, czyli tu ma różne swoje myślenia, tu ma nos i tu ma ucho i tu jest całe ciało, no to jest niby, tak mówią, nie? Że jest ten kanał pionowy, czyli tutaj z dołu, tu się bierze zasilanie, tak? Z ziemi poprzez stopy, tutaj stąd się bierze inspiracje od boskich tych rejonów, no i teraz to wyrażasz, nie? Teraz to jakoś tam... No i problem na tym, że to bez tego nie może, no bo musimy mieć to zwierzęce zasilanie, czyli generalnie największym napędem to są właśnie te potrzeby, tylko trzeba je umieć podnieść tutaj na te poziomy to zasilanie, żeby ono tu się nie wylało dołem, nie? Tylko żeby poszło tu do góry, czyli żeby poszło i na serce, ale tu też musi iść, bo to przecież samo serce, no to co będziesz stało? O, kocham asfalt, nie? O, wiecie, jest bosko, ja chodź, pocałuję tą zasłonę, wiesz. To też, to musi być wszystko, kurczę, ogarnięte, nie? Że wiesz, sama miłość nie wystarczy, musi być jeszcze intelekt też odpalony, nie? Czyli inteligencja, generalnie musisz kumać, jaka jest tercja, fizdur i najlepiej to zrobić w jakiejś formie i tak dalej, nie? Ale bez tej zwierzęcej, no to ten, no bo... Bo człowiek ma trzy mózgi, nie? Jeden tu, drugi tu i trzeci tu. No i to trzeba wszystko teraz w całość pochytać, nie? Żeby to działało. Czyli, bo u nas to nawet się mówi, że tu jest krzyż, nie? Czyli generalnie oni by chcieli, żeby to się tak krzyżowało, żeby tu się tylko człowiek wyrażał, nie? Tu jest zasilanie, tutaj tam generalnie coś tam jest, ale tam do Boga to wiadomo, Bóg to tam jest taka figurka, to tam sobie klęknie i tego. A tak naprawdę i wtedy jest dlatego, a krzyż może być i tu, a generalnie najlepiej jak jest... Leci na wszystkich poziomach, nie? I z serca, i z głowy. No i z dołu zasilanie, z góry intuicja i wtedy to się tak, wtedy jakoś to można ogarnąć. Tylko problem jest taki, że jeżeli w głowie jest nabałaganione, czyli boisz się, masz negatywne różne myśli, oni przyjdą zaraz, wirusy cię zjedzą, kurczę, zaraz cię samochód przejedzie, to i tamto, no to ta energia nie będzie, to zasilanie nie pójdzie, tu ci nie będzie zasilało, bo wtedy cierpienie wzrasta, nie? Cierpienie wzrasta, czyli czyszczenie psychiki też jest bardzo ważne w potęgowaniu stanów twórczych, nie? Czyli żeby mieć stany twórcze łapać, no to tą psychikę trzeba czyścić, bo to zasilanie z dołu, organizm nie jest głupi, nie będzie się zasilał czegoś, co go niszczy, nie? Czyli jak masz psychikę zainfekowaną, no to będziesz musiał wyrzucać dołem to. No nie ma wyjścia. Rozładowanie wtedy, żeby nie poszło do góry przypadkiem, żeby nie było cierpienia, nie? Więc mamy też, wiadomo, w internecie możliwości rozładowania darmowego. Można sobie skorzystać, nie? Więc tak naprawdę umiejętność, jest, najważniejszy jest ten impuls, ta zwierzęca, powiedzmy, siła, żeby ją przepchać tutaj mniej więcej przez pępek do góry. Każdy to, i to jest się tak zwane, to jest kundalini i to się budzi samoczynnie. Nie ma co tego forsować, bo jak przeforsujesz, to potem są kłopoty, bo tam są różne ćwiczenia, budzimy ci kundalini, nie? Że tam będziemy robili ci ćwiczenia różne, ale to się samo po prostu pojawi w momencie, kiedy będzie psychika na to gotowa. I wtedy tą energię, którą na przykład siedzę w tym i widzę, że jest jakaś piękna kobieta w pierwszym rzędzie, w miniuwie ze skrzyżowanymi nogami, pojawia się impuls u podstawy kręgosłupa, ja go sobie zabiorę do góry i w postaci twórczości i pięknego fizdur z wielką septymą, ja go sobie wyrażę. I tę miłość do świata, z boską pomocą, z szacunkiem do tego wspaniałego Bożego stworzenia, które tutaj ze mną siedzi i ma jakieś tam pewnie niedowartościowania, bo też sobie łapie te impulsy, bo tam chce wyglądać i sobie zrobiła i gorsety i to wszystko. I ja to mnie zasila. Nie? Znaczy ja sam się zasilam, nie? Z dołu. Bo taki Bóg mi dał taką możliwość, nie? Poprzez piękne stworzenie. I ja do niej właśnie mówię, a ja tu ci zakopasz małe ci zakopasz. Septymę małą, maleńka, nie? No. No. Czy pan jest wyznawcą konkretnie jakiejś religii? Czy to jest pana pomysł na życie?
Nie, generalnie ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba sobie tworzyć destylaty. To znaczy, moim zdaniem, każdy system i filozoficzny, i każdy system religijny jest zainfekowany jakimiś wirusami. I to jest specjalnie zrobione tak, żeby wykluczyć w boskim planie, żeby pomóc człowiekowi osiągnąć świadomość osobniczą. Bo są dwa, jest świadomość stadna, czyli wyznaję zbiorowe poglądy, to co wszyscy myślą i to co wszyscy mówią, to ja też będę to mówił, bo wtedy jestem bezpieczny, jestem w grupie. I następny etap rozwoju to jest świadomość osobnicza, że bierzesz, że weryfikujesz wszystko, nie? Tylko to już jest droga taka, no już się pojawiają takie docenianie samotności, tam jeszcze pojawiają się zagadnienia całe związane z celibatem i tak dalej. To są bardzo też ciekawe rzeczy, ale to jest temat na następne, to inne spotkanie. Przemyślenia, ale też odczucia, bo przemyślenia to jest jakby wtórna rzecz, bo przez myślenie nic się dobrego, dlatego że my nigdy nie mamy wystarczającej ilości informacji, żeby przemyślenia były stuprocentowo trafne. Nie mamy pełnej informacji nigdy, nie? Zawsze jesteśmy skazani na szczątkowe informacje, które przychodzą z różnych źródeł. Pełnej informacji nie utrzymamy, bo to jest po prostu niemożliwe na tym poziomie no, wcielenia, że tak powiem, nie? No ale gdyby nie ta inteligencja, nie bylibyśmy w kosmosie, gdybyśmy tylko liczyli na uczucia. To znaczy, jest jedno pytanie, nie chcę pana gdzieś wprowadzać. Nie, to jest bardzo ciekawy temat, ja chętnie podyskutuję. No. A drugie, bo mnie bardziej interesuje, co pan sądzi na temat muzyki klasycznej? Czy ona jest potrzebna, czy nie? Tak. Czy pan ma wykształcenie takiej muzyki? Bo pewnie często pan wtapia w swoje improwizacje cytaty z muzyki klasycznej. Więc tak. To mnie ciekawi. No ja jestem pianistą wykształconym klasycznie, bardzo cenię muzykę klasyczną z tego powodu głównie, że kompozycja i improwizacja to jest to samo. Tylko kompozycja to jest zapisana improwizacja. A jeżeli się improwizację zapisuje, to można posiedzieć miesiąc, dwa nad jakimś utworem. A tutaj mam, jak utwór ma trwać 7 minut, to ja mam 7 minut. I nie ma szans, żebym ja wyimprowizował tak skomplikowane, przemyślane struktury, jak kompozytor, który swoją improwizację może zapisać i ma na to 3 miesiące, pół roku albo tydzień, nie? Więc muzyka klasyczna jako skrystalizowana, powiedzmy zmaterializowana improwizacja pod dysponująca większą ilością czasu, często przebija muzykę improwizowaną z racji na tego, że kompozytor może wypracować piękne struktury, piękne faktury, poszukiwać tego piękna na bardzo wyrafinowanych poziomach, współbrzmieniach, nie? Współbrzmień. Więc tutaj często przebija muzykę klasyczną, muzykę jazzową, natomiast są inne straty, nie? Nie ma tego błysku niewiadomego, nie ma tej żarliwości, która wynika z interakcji na bieżąco. Często jest tak, że po prostu no, tą gra się zapisane nuty, więc jest się w pewnego rodzaju święconej złotej klatce, która jest piękna, no, ale jednak zamyka. Nie? Daje to też to pewne poczucie bezpieczeństwa, nie? Bo to jest fajne, jak był na przykład ten cały lockdown i ruszyła ta cała pandemia, to ja grałem swoje klasyczne, bo nie byłem w stanie improwizować, dlatego że nie byłem w stanie osiągnąć stanów twórczych, dlatego że ta energia mi tu nie była w stanie, bo się bałem po prostu. Nie? Nie wiedziałem, o co chodzi, wszystko rozpieprzone, nie wiadomo w ogóle, jak się za to wszystko zabrać. O co w tym wszystkim chodzi. Więc grałem utwory muzyki klasycznej, bo to ja wiedziałem, co grać wtedy. Tam ten tekst mnie chronił. Ja grałem Chopina, Prokofiewa, tam Bacha, tak. I miałem z głowy, nie musiałem decydować sam na bieżąco. Natomiast stany twórcze wymagają już tej jasności, tej wdzięczności, poczucia harmonii wokół świata wokół. I wtedy można w tej radości fajne jakieś rzeczy tworzyć, nie? Oczywiście twórcy najchętniej do Boga się wznoszą, jak jest źle, nie? Bo to wtedy wiadomo, o Boże, jest tak źle, ratuj mnie i jeszcze coś napiszę w takim razie dla Ciebie. Nie? Zresz, nie? Czyli generalnie no, wznoszenie tej duszy u nas no, następuje w momencie konfliktu, dramatu. Zresztą to się potwierdza, że ludzie, którym się dobrze wiedzie, oni zaczynają dryfować w stronę arogancji i tracą tą taką wrażliwość, czyli tracą to, czyli level of vital energy też spada. Czyli siły życiowe też spadają z czasem, zaczynają się kłopoty, otaczają się coraz większym dworem, który musi za nich robić pewne rzeczy i pozostaje już tylko wizerunek. Nie? I też uważają, że są właścicielem swojego talentu, co jest bardzo dużym błędem artysty, nie? Bo po prostu to mózg tworzy, znaczy to świadomość tworzy mózg i ja jestem jakby w tym całym kosmicznym planie jakimś tam przykładem, wytworem kultury czy czegoś, to trzeba mieć świadomość, że to nie jest tak, że ja tutaj sobie wchodzę i to ja gram, teraz, tylko grają ci wszyscy pianiści, których ja słyszałem, którzy w ogóle grają konstruktorzy fortepianu, który przecież powstawał też długo czasu, system tonalny powstawał, to od Pitagorasa się wzięło wszystko, także to jest olbrzymia cała i trzeba mieć pokorę wobec tego,
Nie mówię, że skromność, nie? Ale pokorę warto mieć. No i później też rozumieć, no, że też ten wizerunek też działa, nie? Że to ego też trzeba używać w mądry sposób. No bo wiadomo, że ego też po coś jakby mamy. No i to jak się mądrze używa tego wszystkiego, to można jakoś sobie poradzić. Chociaż no, tam są, wiadomo, w internecie jak się o sobie czyta różne rzeczy, no to tam korekcja ego cały czas następuje, nie? Czyli to polega na tym, że są pozytywne recenzje i negatywne recenzje. I dzięki temu, że dostajesz raz baty, raz miodzik, to ani nie idziesz za pochlebstwami, ani nie idziesz za obelgami. Nie? Czyli, że nie wierzysz ani w jedno, ani w drugie. I to daje takie poczucie wolności, że coś tam piszą, o dobrze napisali, no to dobrze, źle napisali, o to też dobrze. I się uzyskuje takie poczucie swojego centrum, nie? Że po prostu generalnie nie chcę tam gadają. Ja tutaj mam ważniejsze sprawy, czyli na przykład jaka jest tercja w Fizdur. Nie. Mhm. Mikrofonik tu poprosimy. Ja mam dwa pytania. Jak pan rysuje klucz wiolinowy? Bo wiem, że każdy inaczej rysuje. Mhm. No, a drugie, czy jak pan gra, to właśnie pan ma zamknięte oczy, czy ma pan otwarte? Ja bardzo często mam zamknięte oczy. Dlatego, że wtedy nie docierają do mnie i jeszcze się zasłaniam włosami najchętniej, nie? To znaczy granie z zamkniętymi oczami wiąże się z tym, że się częściej kiksuje i czasami jak są duże skoki albo trzeba przenieść rękę na klawiaturze w określone miejsce, to muszę spojrzeć. Natomiast lubię grać z zamkniętymi oczami, dlatego że wtedy bardziej skupiam się na dźwięku, czyli zawężam sobie percepcję, że już nie widzę kolorów, nie widzę światła, tylko jak zamykam sobie oczy, to mam więcej wolnej energii, jakby sił życiowych na analizowanie dźwięku. Bo wtedy mniej, no bo jeszcze wtedy dochodzi tak, tu ktoś drzwi się otworzyły, tu ktoś zdjęcie zrobił, tu patrzę, że tu krzywo na przykład też ręcznik leży i tak dalej. Tego nie ma, odcinam sobie to. Przykładem między innymi właśnie, tam były badania prowadzone, że widzenie zabiera bardzo dużo energii życiowej. Bardzo dużo energii życiowej zabiera widzenie, bo składa się z wielu elementów, czyli wyodrębnianie rzeczy z tła, rozróżnianie kolorów, najpierw rozróżnianie kolorów, czyli tam są wszystko, czerwony ma tam tyle teraherców, zielony ma tyle, czyli te najpierw, później wyodrębniamy z tła rzeczy. To jest człowiek, to jest fotel, to jest sznurek od dresu i tak te wszystkie elementy umysł cały czas rozkminia, nie? On se na to nazywa i jeszcze to kojarzy z całym zasobem przeszłości, czy się tego bać, czy można tego użyć, co można, bo ego też cały czas rozkminia to, co widzi, czy może to użyć, czy ma się tego pozbyć, czy ma się od tego odciąć. Także to wszystko, cały czas te procesy, jak sobie zamykam oczy, odcinam sobie to, nie mam w ogóle z tym problemu, skupiam się na słyszeniu. Wtedy mogę analizować bardziej na bieżąco to, co się dzieje w warstwie dźwiękowej. Więc to jest korzystne. No ale czasami warto sobie oczy otworzyć. I jak ja rysuję klucz wiolinowy? No generalnie właśnie to jest trochę problem z tym kluczem wiolinowym. Bo właśnie go trochę rysuję krzywo. Natomiast jestem bardzo dumny z takiego, wam pochwalę się, bo sobie wypracowałem. Zawsze jak mi każą dawać autograf, to często to rysuję. I to jest bardzo fajne. Co sobie wymyśliłem, to jest taki mój znak firmowy, pięciolinia, tak? Kiedyś mi asystentka kupiła papier nutowy w sześciolinie i zacząłem w ogóle pisać na tym i dopiero się po chwili zorientowałem, że to w ogóle to nie gra, nie? Ale chwilę mi to dobrą zajęło, bo nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Zapisuję, raz patrzę go od góry i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo są nawet i siedmiolinie podobno dla kompozytorów bardziej wprawionych, także polecam. Znaczy generalnie to ja, jak już na szybko to rysuję, ten klucz wiolinowy, to widzisz, krzywo wyszedł, nie? Krzywo wyszedł. No nie, no to nie jest ładny klucz wiolinowy, no kurczę, bez jaj. No, to... no generalnie to wiesz, ćwiczenie polega na tym, że to powinienem teraz tutaj... Prawidłowy klucz to jest chyba taki, nie? Tak. O, to jest już... O, to jest bardziej. Jeszcze ta pętelka za duża. Bo pętelka powinna być jeszcze tu nad pięciolinią, nie? Czyli... No... No trzeba ćwiczyć. A jeszcze jest problem taki, że jak narysujesz tak... To jest inny klucz w ogóle, nie? No i wtedy już tam wiolonczelista wie, jak z tego czytać. Ja nie wiem, ale dla wiolonczelisty to już jest w ogóle to przesunięte jest wszystko. To można się nieźle przejechać. W każdym razie generalnie co... No dobra, wrócimy do klucza wiolinowego. No, też. No tu za dużą tą pętlę, bo ta pętla powinna być ten... Ale nieważne. Generalnie ja sobie wtedy robię z tego literkę P. O tak, tu. Literka P. Sobie rysuję E,
i sobie robię E, tu sobie rysuję A i podpisuję jako A, C i E. I mamy co? Peace. O. I jest, i tak rysuję klucz wiolinowy. Także. I na końcu jeszcze możemy sobie tutaj w fermatę. No. Brawo. Coś mogę zagrać, dobrze. Teraz tak, ja nie jestem do końca rozegrany, ale coś może z muzyki klasycznej, w takiej może mi się uda. Generalnie, no może mi się uda, może mi się uda. Dobra, to obniżę sobie stołek, bo to jeszcze wysokość też ma wpływ. I tak dalej. Nie, już nie będę się tutaj po tym. Po prostu jestem trochę nierozegrany. Generalnie problem w graniu i w usztywnianiu się mięśni i polega na tkance powięziowej, która, bo to jest od 2018 roku, lekarze stwierdzili, że tkanka powięziowa to jest nowy organ w ciele. Nie? Czyli wszystko ze wszystkim jest za pomocą tej błonki takiej, jest połączone. I to jest, to na tym polega, że to jak tam jest gdzieś za bardzo napięte, to nawet się mówi wypadnięcie dysku. To nie jest żadne wypadnięcie dysku. To jest wyrwanie dysku przez tkankę powięziową. Nie? Czyli jeżeli jakąś figurę trzeba wykonać, a tam jest pospinane coś, i bo to polega na tym, że jak tkanka potrzebuje luzu, to sobie dobierze. Jak tutaj ma wszystko działać, to sobie dobierze z łokcia, a łokieć mówi, to zaraz, to mi ciasto, to bierze sobie z ramienia. A ramię mówi, no ja też tu potrzebuję, no to sobie bierze stąd. Nie? A to sobie bierze i potem się okazuje, że pięści mają sztywne nogi, nie? Na końcu. Bo po prostu to jest jeden organ, który sobie te gumki wszystkie tam naciąga. I teraz sprawa polega na tym, że to jest organ, który balansuje pomiędzy ciałem stałym a ciałem ciekłym. Czyli on jest trochę płynny, trochę ciekły i przewozi prąd właśnie z mózgu, te wszystkie impulsy do mięśni. No i teraz, żeby dobrze grać, no to musi być na tyle rozgrzane, żeby to było trochę takie płynne, ten kolagen. To tego, no czasami się nawet u pianistów gangliony robią, nie? Że sobie organizm zbiera po prostu to... To taka kulka, no. Wyskakuje. Mieliście to? Wszyscy to mieli. No. No, bo tam już organizm mówi, no ile tego, kurde, ja potrzebuję, to sobie na później zostawię, nie? Wiesz, nabiera sobie zewsząd tego kolagenu, tego płynu i tak dalej. No, to jest moja idea. Powiedzą zaraz, że jestem płaskoziemca i foliarz, nie? Ale ja wam mówię po prostu od siebie, co ja czuję i co ja wiem, bo ja tu, kurczę, siedziałem naprawdę od piątego roku życia przy fortepianie, miałem gangliony na rękach i wiem, jak to działa. I mi nic żaden nie będzie tam mówił, że jestem płaskoziemcą, bo, kurde, wiem po prostu, jak to jest. Proszę? To się rozmasowuje i to się wchłania. To się mi wchłonęło po prostu, bo to jest normalnie, jest organizm wie, co robi, nie jest taki głupi, wie. Teraz jest wojna nowa, informacyjna, niebezpiecznie jest na ziemi, to była pierwsza faza, teraz jest niebezpiecznie jest w ciele mieszkać. Twoje ciało cię zniszczy. Uważaj, jesteś w ciele, ono jest przeciwko tobie. Wiesz, to jest kolejny etap, nie, wojny informacyjnej. Także przemysł zbrojeniowy się rozwija i cały czas kombinuje, nie, jak tu by nas straszy. No mówiłem o tym straszeniu, nie. No wiadomo, nie, to nie jest tak, że do lekarzy się nie chodzi, bo lekarze też swoje wiedzą, ale oni są uczeni w piśmie, nie? Ja kiedyś poszedłem do takiego starego doktora właśnie z bólami kręgosłupa
I tam mi robili już na operację i wszystko, nie? I on tak na mnie patrzy i mówi, a kiedy pan był na urlopie? I taką mi diagnozę. A to był 70-letni stary profesor, który po prostu wiedział, o co chodzi, nie? A nie mi tam zarzucał mnie do swojej kliniki, żeby tam sobie podciąć tkankę powięziową u niego za 25 tysięcy. No, czy tam, nie wiem. No. Po prostu to tak jest. O czym to mówiliśmy? No i generalnie teraz już mi trochę ręce zesztywniały, bo trochę jestem nierozegrany, czyli ta tkanka jest tego. I też prąd tak nie wtedy nie do końca płynie. I tych impulsów też nie ma, bo istotną rzeczą w graniu na fortepianie są mikroodpoczynki. Mikroodpoczynki są decydujące o tym, czyli że jak masz trudną figurę, to nawet po każdym dźwięku można odpocząć. To jest ułamek sekundy, że ci ręka odpoczywa, nie? Czyli takie wytrząsanie, jak zaczynam kiksować, to już wiem o, i wtedy zaczynam grać techniką wytrząsania i wtedy jest mniej kiksowania od razu, nie? Tylko no to wtedy trzeba mieć też takie, bo to są różne emocje, tam to trzeba mieć dystans do własnych emocji, żeby to po prostu sobie wrzucić ten drugi bieg człowieku, musisz się rozluźnić, bo wtedy trzeba tą trochę odpocząć, nie? I to wtedy ręka po każdym uderzeniu właśnie sobie musi odpocząć. I to nawet mogą ułamki sekund można wykorzystać na to, żeby mięśnie odpoczęły. No i tak dalej. Pytania jakieś? Jak pan wpadł na pomysł, żeby zacząć grać na fortepianie? Jeszcze raz powiedz, bo się nagra. Jak pan? Jak pan wpadł na pomysł, żeby zacząć grać na fortepianie? To był przypadek. Rodzice posłali mnie do nauczycielki, ale to było tak, że mój tata trochę gra na skrzypcach. Trochę chodził do szkoły takiej podstawowej, tam kawałek średniej zrobił, ale generalnie na skrzypcach nie grał, został inżynierem i on kupił pianino swego czasu. I mnie bardzo zainteresowało różne melodyjki z radia przywoływać, żeby naśladować. No i rodzice się zorientowali, że mnie to interesuje, posłali mnie na lekcje w wieku lat 5. No i tak już zostało. Ja tam się bardzo dobrze odnalazłem. Wydaje mi się, że po prostu czasami jest tak, że to dusza jakby przychodzi, bo to ja jestem wyznawcą tej tezy, że to muzyka wybiera człowieka, a nie człowiek wybiera muzykę, nie? Ale muzyka jest bardzo fajna też dla dzieci, dlatego że to jest matematyczny system. Matematyczny system dwunastkowy, które dziecko, jeżeli słucha od najmłodszych lat, no to ten mózg jest wystawiony na te obliczenia, nie? Bo to są konkretne częstotliwości. Nie? Wiadomo, że tam jest, my gramy w tym systemie 440 Hz strojenia. Jest to system strojenia chroniony normą ISO 16 przez jakiś tam Instytut Normalizacji. On jest prawnie chroniony. Wiadomo, że tam nie wiadomo dlaczego akurat 440, ale teraz jest wielka bitwa w internecie pomiędzy wyznawcami systemu 440 albo i 432, ale ja wam coś powiem. To jest, kurczę, grube. Bo te 440 to jest liczba pełnych cykli na sekundę, nie? Czyli ten dźwięk, żeby miał 440 Hz, to musi wykonać pełnych 440 cykli, czyli w górę i w dół i z powrotem, nie? Czyli od zera do góry, na dół i do zera. Czyli takich musi w ciągu sekundy wykonać 440. Jak żeby był 432, to musi ich wykonać 432 w czasie sekundy, nie? A ja wam przeczytam, co to jest sekunda. Sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F równa się 3 i F równa się 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1 druga atomu cezu. Przy czym powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku, w stanie spoczynku w temperaturze 0K. Nie? W tym czasie musi być 440 i wtedy jest nieświęte, a jak te 9 miliardów 432 to jest święte. Bo jest święta geometria, bo 4 plus 3 plus 2 to się robi 9, czy tam ile. I jest święte i piękne, a sekundy nie ma. Tu mieliście definicję sekundy, przeczytałem z internetu. Nie ma czegoś takiego jak sekunda, bo sobie tam nie wiedzieli, jak to nazwać, to sobie tak wyliczyli, że to jest 9 miliardów, a komisja przestępna ruchu Ziemi co 2-3 lata dodaje sekundę do roku, czyli tak naprawdę im się tam też z tą sekundą nie zgadza w ogóle, nie? Co 3 lata sobie tam odejmują, sekundę sobie dodają, czyli to jest taka umowa, że sekunda, że wiadomo, że jak się 2 sekundy spóźnisz do pracy, to wtedy już kierownik tego, nie? To wszystko jest lipa z tą świętością tych strojów, to w ogóle... Ale faktem jest, że dany strój działa, nie? To znaczy, jeżeli dane środowisko... Bo to jest tak, że to jest środowisko rezonansowe. Strój 440 to nie jest to, tylko to jest to.
No i teraz musiałbym mieć fortepian 1432 i zrobić tak samo i byśmy sobie musieli w ciele porównać. Nie? O, rozluźnia mi się? Nie, spina mi się. No, ale naprawdę to jest jakby, pomimo tego, że to jest święte, nieświęte, nie o to chodzi. To po prostu jakoś tam działa, nie? Bo to jest zestaw częstotliwości, który pracuje. Pan chyba chciał pytanie zadać, nie? Mikrofonik, mikrofonik, bo potrzebujemy do... A mogę tylko zapytać, o co ci zaraz poda? Michale, zgodzisz się? Chciałabym zapytać pana, kiedy zaczęła się pana przygoda z improwizacją? Jak wyglądały początki? A pytam, dlaczego tu jest bardzo dużo młodych ludzi i boją się improwizować, bo boją się popełnić jakiś błąd, że coś będzie niewłaściwe. Bo nie mają wiary, nie? No właśnie. No właśnie. To jest... A może i praktyki, prawda? I nie mają tej śmiałości, żeby spróbować i też trzeba poćwiczyć. Generalnie to trzeba rozkminiać te komponenty akordów. No to jest podstawa, prawda? To jest podstawa. No jak zacząć improwizować? No trzeba po prostu, jeżeli chcesz coś robić, zacznij to robić. No to jest najprostsza rada. Ja zacząłem dopiero interesować się jazzem tak jakby kompleksowo w wieku lat 18. Ale wcześniej już jako 10-latek pracowałem na przykład jako organista w kościele, bo jak mnie tam ksiądz zobaczył, że umiem, a nie było organisty, no to na mszach dziecięcych grałem, a później nawet zacząłem ogarniać mu więcej tych mszy. No a to w sumie trochę była improwizacja. No ale jak się skuma, że jest albo akord dorowy, albo molowy, no to już, jeżeli jest coś takiego jak tonika, nie, dominanta, no to już tam te piosenki jakoś tam złapiesz raz czy drugi. Ten stopniowo w ten język się wchodzi i coraz bardziej te skomplikowane struktury się buduje w sposób naturalny, nie? Kto tam pytanie tam było? Tak, dostałem mikrofon. Jeżeli dobrze pana zrozumiałem, jako jeden z powodów grania na boso, a nie w gumowych butach znanej firmy, wymieniał pan czerpanie energii prosto z ziemi. Czy dobrze zrozumiałem pana? No to znaczy może nie, bo jak jest wykładzina na scenie, no to tam sobie nie poczerpię. Nie? No właśnie o to pytam. No. Jakby jak się pan zapatruje w tym momencie na granie na boso w betonowym budynku na pierwszym piętrze? Albo nie, na beton też drewnianej... No albo na przykład... Wziąłem wywiad z producentem betonu i jak przyszedł na... Jasne, na dobra. System dwunastkowy. Jasne. No. A no nie, no praktykable mają często też gumowe nóżki. Jak to w tym momencie, to przewodzenie energii? No tak, no bo to jest w ogóle pytanie, wiesz, no ja nie mam, oczywiście wiadomo, że to jest wszystko hipoteza, co ja mówię, nie? I to jest nie, ale jakoś pan to czuje, skoro opowiada pan o tym. No czuję się lepiej bez butów niż w butach, no. Na scenie. Okej. Okay. Mam większy luz i generalnie jak wychodzę na dętą imprezę, chociaż ostatnio mnie nie zapraszają, bo piszą, że jestem foliarzem, ja byłem szkodniącym, więc na takie tam mnie już nie zapraszają. Zresztą i tak rządowe imprezy to już są chyba wszystkie tam zamaskowane i nie można, więc zostały już prywatne. No to w ogóle mam problem z głowy, ale to jest super układ, że wychodzisz na imprezę sztywną, gdzie wszyscy są pod krawatem, a ja jestem na boso i jest super, bo jest złamana konwencja, czyli jasne, rozmontowujesz cały gorset tych ludzi już na początku, na dzień dobry, wiesz, ich jakby rozkręcasz im ten system. Nie? Ale rozumiem, że jakby nie robi pan różnicy, czy gra pan na boso, na, nie wiem, klepisku, czy jednak na tej scenie drewnianej. To znaczy, szczerze ci powiem, że proces samoobserwacji pochłania tyle uwagi, że ja już bym nie miał kurczę siły kumać, czy jaka jest tercja fizdur, nie? Po prostu granie pod tym, jest to skomplikowany proces. Muszę tak, wygenerować w sobie wiarę. Muszę wziąć pod uwagę szereg, słuchać co koledzy grają. Jeszcze pamiętać jaka jest forma utworu, następstwo akordów, pedalizacja, pilnować tego owego. Mam tak dużo roboty, że jeszcze pilnowanie, czy mi tam te 12, czy tam 0,6 chyba miliwolta jest na każdym erytrocycie, tak? Czy tam ile, nie wiem, to trzeba by zobaczyć, bo erytrocyty, czy tam, żeby się nie sklejały, to muszą mieć tak, tam jakieś ładunki elektryczne, nie? Że jakbym teraz jeszcze zaczął rozkminiać, czy te erytrocyty mi się sklejają, czy nie, no to bym musiał przestać grać. Więc generalnie, no, z tego co czytałem, to działa. Ale wiadomo, że jak wyjdę na scenę, która jest po prostu gumą pokryta, no to tam nie przejdzie coś. Ale ja wiem, czy przez biopole coś nie przechodzi? Przecież czasami jest tak, że jak z kimś pogadasz, to jesteś wzmocniony i już ten problem, który wydawał ci się taki, że cię przygniata, to nagle się okazuje niewielki. I z jakichś powodów ktoś tam wzmocnił człowieka, nie? Coś mu powiedział, z innego poziomu dał informację, że, jak to mówił Einstein, nie da się rozwiązać problemu na tym samym poziomie myślenia, na którym powstał. Czyli żeby rozwiązać swój problem, trzeba wznieść się na inny poziom myślenia. Czyli informacja musi przyjść z innego poziomu, czyli z większej odległości. A tam być może już są inne ładunki. No to ja dokładnie tak nie wiem. To jest wszystko tak po masku. No, takich informacji nie mamy, a nauka no, uzurpująca sobie prawo do takiej skostniałej, wiesz, instytucji. No też trzeba pamiętać, że nauka to też jest proces. Przecież tam co chwilę się będzie zmieniało. Oni będą odkrywali nowe rzeczy, nowe urządzenia pomiarowe i może się za chwilę okazać, że płaskoziemcy i foliarze w cudzysłowie coś tam też mają do powiedzenia, nie?
No, nic nie wiadomo, naprawdę. Żyjemy w świecie, w którym to po prostu to wszystko się rozwija, odkrywamy... Ale to też jest bardzo, bardzo ważny okres, bo wejście w materię, rozumienie jej praw jako etap rozwoju ludzkości jest moim zdaniem bardzo ważne i nauka na to w tym pomaga, nie? W tym, żeby to rozkminić. Natomiast to, że usurpuje sobie prawo do tego, żeby decydować, bo jednak człowiek jest istotą żywą, nie? Świadomość jest tajemnicą i jak świadomość działa, do końca nie wiemy. No i w momencie, kiedy lekarze uczą się, powiedzmy, w prosektorium na trupach, no to można sobie coś tam wytłumaczyć, ale potem do gabinetu przychodzi już żywy człowiek i trochę ta lekcja już, można powiedzieć, jest nieaktualna. No. A pan ma w domu pianino czy fortepian? Ja bardzo kocham pianina, fortepiany różne i mam bardzo dużo fortepianów, chyba z 15 różnych. I pianin też mam sporo. Każdy fortepian, wiesz, coś w sobie ma i kocham te instrumenty. Bardzo mnie one interesują i przyjaźnię się ze stroicielami, z fortepianmistrzami. I dyskutujemy razem o fortepianach. Ja często, jak znajdę jakiś taki na przykład fortepian, który można wyremontować, albo ten, to zawsze kupuję taki instrument i później go latami remontujemy z kolegami i później nie wiadomo, co z takim instrumentem zrobić. Gdzieś go trzeba wstawić. I zawsze się jakieś miejsce tam znajduje. No, taki, do takiej znajdy. No. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo pan bardzo dużo mówi o tej świadomości. I w jaki sposób można zwiększyć tą świadomość i jaki ona ma wpływ na muzykę? Jakby, jak poszerzyć tą świadomość muzyczną? Mhm. To znaczy, bo tam świadomość to nie jest inteligencja. Nie wiadomo, że żeby... że nad inteligencją też się pracuje, bo psychika też, wiadomo, musi przyjmować informacje, ma swój system trawienny, potrzebuje czasu. Dlatego przeobrażanie świadomości czy aparatu pojęciowego to jest proces, który zabiera czas. To znaczy, jeżeli spotkasz się z kimś i mu powiesz coś, co mu nie pasuje do jego systemu, to on tego nie przyjmie. Bo to jest, co się nazywa ciało mentalne w takim żargonie, powiedzmy. Ciało mentalne to jest coś, co wyrasta, pieczołowicie jest budowane za pomocą różnych pojęć. To jest taka otoczka informacyjna wokół człowieka, która go chroni. Czyli on tak idzie przez ten świat i ma swój system pojęć i rozumie, aha, dobra, samochody to tu jadą, tu lekarze robią to, policja jest od tego. I jak mu potem powiesz, że jest to inaczej niż on myśli, to on już będzie się bał wyjść na ulicę, więc takie procesy przeobrażania tego ciała mentalnego, one zabierają dużo czasu, wymagają porzucania pewnych komponentów. Nie można człowiekowi zabierać poglądów, bo jak mu tam odetniesz rękę, no to on nie będzie miał tej ręki. Trzeba to inaczej zrobić. Trzeba po prostu dodawać nowe pojęcia i on wtedy sobie rozbudowuje ten swój światopogląd, zaczyna rozumieć i wtedy rezygnujesz z pewnych, mówi, to już jest stare, już mi niepotrzebne. I tak dalej, i tak dalej. Podczas grania też jest szereg różnych pojęć, które trzeba się nauczyć. Przede wszystkim słuchanie innych muzyków, to jest rozszerzanie świadomości na poziomie inteligencji. Ale tak w ogóle praca nad świadomością to jest wzbudzanie w sobie samoświadomości, bo świadomość i samoświadomość to są inne dwie rzeczy. I samoświadomość polega na samoobserwacji. A samoobserwacja polega na skontaktowaniu się na przykład ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami i z wszystkimi tymi oraz z impulsami, które płyną z ciała. Czyli czasami jest tak, że jak ja poszedłem do dentysty i on mi pokazał zdjęcie, że ja coś tam mam z tyłu na zębie, ja tego w ogóle nie czułem. Ja dopiero jak on mi to zdjęcie pokazał, to ja, kurczę, rzeczywiście tam coś w tym zębie, to ja już 2 lata tak żyję z tym, ale to w ogóle nie zwracałem na to uwagi, nie? A teraz, no kurczę, rzeczywiście tam z tego zdjęcia wyszło, że ty fakt, ja normalnie to czuję językiem, nie? Tego. Czyli wiesz, jak zwrócisz na coś uwagę, coś zaczyna... Ale powiem wam o samoobserwacji własnych myśli, bo myśl ma taką naturę, że ona się zaczyna tak jak dźwięk i się kończy, nie? I później przychodzi następna myśl. Generalnie w umyśle z mojego doświadczenia nigdy się nie zdarza, żeby dwie myśli były naraz. Zawsze może być jedna. Czyli ten ciąg taki sylab, słów czy tam czy obrazów, nie? I teraz najciekawiej jest tutaj, w tym punkcie. Tu jest najciekawszy, kurczę... Bo oni mówią, że myślę, więc jestem, a to jest odwrotnie, że jestem, więc myślę. Taka jest prawda. Bo to by, jeżeli byś przestał myśleć, to znaczy, że byś zniknął? No nie za bardzo, nie? Czyli myślenie oczywiście to jest aparat. I teraz ci mistycy, którzy tam siedzą po 20 lat w kuckach, w klasztorach, oni chcą doprowadzić do takiego stanu, żeby... O, tak się myśli pojawiały, nie? Bo problem polega na tym, że my mamy dużo myśli byle jakich.
Coś tam się w warzywniaku słyszy, coś tam się w gazecie przeczyta, coś tam w telewizji i tych myśli jest tyle i po prostu jest mnóstwo przez, na minutę są setki, nie wiem, tam nawet mierzyli, nie? Że tam mistrzowie to mają tych myśli po prostu tam setki, nie? W ciągu minuty. A o to chodzi, żeby mieć w ciągu minuty dwie myśli, ale zajebiste. Takie, wiesz, żeby to miało sens, żeby po prostu jak coś pomyślisz, żeby to... żeby to po prostu było wartościowe, nie? A nie, czyli to już się, ta mowa o tej świadomości osobniczej, nie? A nie zbiorowej. No bo my generalnie operujemy tymi myślami, które nam się tam infekuje z różnych stron, nie? No a mieć własne, no to już jest trochę sztuka. No ale to też trzeba, żeby wydestylować jakiś własny światopogląd, no to trzeba połączyć i samoobserwację, no bo ciało też, jest taki facet, nazywa się David R. Hawkins, który robił takie badania, że on próbował odróżnić prawdę od farmazonu. Nie? To go bardzo interesowało. Jak to działa? No i on robił takie badania różne na swoich pacjentach, a że miał własną klinikę, no to miał możliwość testowania. I on stwierdził, że bardzo często jest tak, że ciało wie, jaka jest prawda, a umysł nie wie. Czyli badał napięcie mięśniowe i w obliczu prawdy ciało pacjenta się wzmacniało, a w obliczu farmazonu wiotczało mu ciało, nie, człowieka. Czyli jakby samo teoretycznie takie jest założenie, że jak obserwujesz swoje własne ciało, to jesteś w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa. Nie dokładnie prawdę od kłamstwa, tylko treści, które cię wzmacniają, od treści, które cię osłabiają. No bo życie jako taki tajemny, piękny tam akt jakiejś tam świadomości, no to chcemy być... mocniejsi i tak dalej. No ale to jest tak wielopoziomowa wiedza, wielowarstwowa, że ja nie jestem w stanie tego sam wyjaśnić. W każdym razie z mojego doświadczenia wynika, że rozbudowywanie świadomości polega na samoobserwacji głównie. Czyli, że obserwuję. O, tu mi coś... To mnie coś zakuło, nie? A teraz, o tutaj poczułem takie, nie? Tak mi poleciało. O, teraz między oczami, tak. Nie, coś, nie? O, teraz łokieć. A to gorąco mi w tej marynarce w ogóle, nie? I tak wiesz, żeby cały czas te impulsy i też obserwowanie własnych myśli, czyli nabrać świadomości, gdzie się myśl kończy i gdzie się myśl zaczyna. To jest takie, ja nad tym pracuję. Jest taka technika, która polega, że jakaś myśl się w umyśle zaczyna, to ja jej nie dokończę. Czyli na przykład zaczyna się, że wolność... I jestem już tu, nie? Albo następna, bo tak przychodzą takie kompulsywne, są takie kołowrotki myślowe czasami, nie? Melodyjki albo jakieś takie kołowrotki, że jakąś myśl myśli w kółko, żeby po prostu nabrać takiej, że po prostu jakby sprzęgło wcisnąć czy coś, nie wiem jak to powiedzieć, że nie domyślać do końca tej myśli, nie? To jest bardzo fajne ćwiczenie, dlatego że podczas grania to też się bardzo przydaje. Bo granie nie polega na myśleniu, nie? Granie to już jest operowanie ciałem i też czerpanie z tych zapisów, które w ciele są. Ciało też musi mieć tam wolny dostęp do mięśni i tak dalej, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie jest zapisana ta fraza, którą jestem w stanie wykonać. Ja na przykład jestem w stanie zagrać coś takiego, nie? Ale nie jestem w stanie tego powtórzyć, nie? Nie wiem. Znaczy mogę spróbować, nie? Ale no już nie wiem, jak to było, gdzie ja w ogóle byłem. Chyba, no nie powtórzę. Ale generalnie, teraz nie jestem w cugu, bo muszę przeskakiwać z mówienia do grania, jest bardzo trudno przeskakiwać, bo to jest inny stan umysłu. Mówienie to jest właśnie wyrażanie tych treści jakby w poziomie na bieżąco, czyli sylabami i tłumaczenie tego poprzez gardło, a tutaj już granie to jest zupełnie inny, więc największym problemem na koncercie jest przeskakiwanie z mówienia do grania. To jest po prostu koszmar, nie? Już tam jakąś tam wprawę mam, ale to jest bardzo trudne. Więc dlatego często artyści jak wychodzą, no to co robią, nie? Przez początek, nie? Nie? Porzuca myślenie. Porzuca całe myślenie. Wszystko musi być, jakby to ciało musi być oczyszczone i dopiero zaczyna grać, nie? No. A jakie było pytanie? Ja mam nowe, jeśli mogę. Tak. Pytanie dotyczy tego koła kwintowego, które w zasadzie jest spiralą. Wiąże mi się to z tym, co też pan mówił o tych częstotliwościach, alikwotach, to wiadomo, że wszystko jest jednością i tak dalej. Natomiast chciałbym zrozumieć, jak pan łączy właśnie dźwięki i światło i barwy.
tego względu, że jakby wiemy, że tu jest fala akustyczna, tu jest elektromagnetyczna i czy chodzi o rozmieszczenie w czasie właśnie w tych terahercach, ale właśnie nie wiem, no bo sekunda jest podważana, więc nie wiadomo ile to jest. Czy bardziej synestetycznie pan to czuje jakoś, czy na jakiej zasadzie to się odbywa? Ja w ogóle porzucam podczas grania wszelkie intelektualne rozważania na temat wyższości, powiedzmy, teraherców nad hercami. To możemy sobie na takim spotkaniu pogadać na ten temat i to jest taki fechtunek słowny, który... Prawda jest taka, że jak zamykam oczy, to tam nie interesuje, jakie tam są kolory wokół, nie? To jest w ogóle jakby dla mnie obojętne. I oczywiście jest to przyjemną zabawą rozważania teraz, czym się różni fala elektromagnetyczna od fali akustycznej i możemy sobie to wyjaśnić i nawet podważyć to wszystko, co ja powiedziałem, tylko że jak ja wychodzę na scenę, już gram, no to już mnie to generalnie jakby niezbyt interesuje. Więc jeżeli pan mnie pyta o to, jak ja do tego podchodzę, no dla mnie wszystko jest, skoro wszystkie częstotliwości są mierzone w hercach, no to wszystkie są muzyką, nie? No bo co z tego, że ucho słyszy tyle, a być może dałoby się skonstruować ucho, które by słyszało tyle, albo tyle, albo tyle, albo oko, które też by widziało w innych parametrach, nie? W innych częstotliwościach. Więc ja nie wiem też dokładnie, jaką pan odpowiedź chciałby uzyskać, nie? Ode mnie. Jak pan to czuje? Czy to właśnie jest synestetyczne, że jakoś tak wewnętrznie no ja to czuję w głowie pan tak, to nogami, łączy? Kolanami, udami, brzuchem, klatką piersiową, szyją, głową, mięsem. Aparat pojęciowy też czasami rezonuje, intencje rezonują, ambicje rezonują. Wszystko czuję, tym wszystkim to czuję. A możemy sobie to zapisać teraz. Nauka tam wykreowała jakieś, albo możemy to od Stanisława Lewa ma wziąć jakieś pojęcia, nie? Więc to generalnie to, co my teraz tu ustalimy, to nie ma znaczenia, bo ja muszę wyjść na scenę, odebrać te różne sygnały, odczyty, podnieść wibracje, częstotliwość jakąś tam publiczności i sobie, żeby ludzie wyszli zdrowsi. No bo tam podważane są też te badania, ale trafiłem na takie badania, że generalnie ludzie, którzy wibrują powyżej 72 MHz, a na poziomie komórkowym to są po prostu zdrowi, nie? Tam między 62 a 72. Poniżej 72 MHz jak częstotliwość, ale tych częstotliwości są miliony, setki, bo są jeszcze... Każda rzecz wibruje. Wątroba wibruje, to jest chór, nie? Nie zawsze są chóry. Każda... Komórka wątroby też. A w komórce jeszcze ile tam jest elementów? Teraz są zdjęcia, nie? W środku. Wszystko to ma swoją częstotliwość, nie? Więc podchodzę do tego kompleksowo. Okej, czyli emocje, ciało, wszystko razem wzięte i to później pan jakby wypluwa na klawiaturę, tak? No to, co mam do dyspozycji, no to mogę używać, nie? Wiadomo, że jak jest mama na koncercie, to też jest inaczej, nie? Bo to też zupełnie, no w ogóle siła rodu to jest coś, co ostatnio też odkryłem i moim zdaniem to jest coś, co, od czegoś jesteśmy odcinani. No bo nie wiadomo dokładnie, co to są narody, no ale generalnie narody to są po prostu narody, nie? Czyli są rody tak naprawdę, nie? Narody to są rody. Czyli jest tata, mama, a jeszcze jest inny poziom, bo niby jest system rodowy, tak? Potem jest rodowo-plemienny i później dopiero jest naród. Ale nikt dokładnie tego nie tłumaczy, jak to jest, więc ja to sam to zacząłem rozkminiać. Dlaczego mówię o rodzie? Dlatego, że świadomość, po długiej przerwie teraz ostatnio zagrałem koncert, na którym byli moi rodzice i świadomość tego, że byli na nim moi rodzice i mnie kochają, sprawiło, że miałem po prostu gdzieś wszystkie recenzje, miałem kompletnie gdzieś, czy komu się to podoba, czy nie. To jest taka siła, to jakby płynąca od rodziców, która mi dała kompletną taką obojętność wobec tego świata, nie? Który chce mnie zaszantażować właśnie recenzjami albo pochlebstwami. Po prostu kontakt z własnymi rodzicami spowodował, że zagrałem bardzo mocny koncert, miałem bardzo dużą osobistą siłę i bardzo wysoki poziom wiary i grałem zupełnie po co innego, nie? Grałem dla tych swoich rodziców. I to mi dało potężny moc. Poczułem, jaka jest siła płynąca właśnie z rodu, nie? Czyli ród. Potem jest jeszcze plemię, nie? Plemię to za pomocą plemników się robi. Czyli jeżeli kobieta ma z więcej niż jednym mężczyzną dziecko albo mężczyzna więcej niż z jedną kobietą, to już jest plemię wtedy. I to jest bardzo mocna struktura społeczna, która jest zabroniona w naszym systemie, bo jeżeli się ktoś decyduje na zrobienie plemienia, to wtedy idzie z nim baba do sądu. Niszczymy całą jakby rodowy dorobek, rodzina się rozpada, dzieci są straumatyzowane i plemię nie może też mieć, a system rodowo-plemienny jest no, bardzo trudny do zinfiltrowania i po prostu jest tak naprawdę wyższy nawet niż rodowy, nie? No, ale nie w naszej... Już mieści w tym kierunku. Tak. Inny kierunek.
Dobra, 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 dobra. Nie no, no trudno teraz w tym kontekście stawiać wyżej coś lub na pewno ta czarnoskórzy, którzy przyjechali później tam do tej kultury chrześcijańskiej, dostali instrumenty dęte, no oni zaczęli ich używać. No. Na pewno poprzez to pochodzenie tam z racji technicznych możliwości tam istotniejszą sprawą był rytm na pewno w tamtych ludziach, nie? Którzy przywieźli swoją kulturę. Z racji braku narzędzi też no, dosyć, można powiedzieć, dosyć ściśle, znaczy to, nie było tam orkiestr symfonicznych, nie było takich zapisów notowych, nie, to wszystko inaczej zupełnie wyglądało, wiadomo. Mhm. Technicznych, pianistycznych i umiejętności, te wielkie łapy, które z taką łatwością chwytają... No ale przecież niektórzy mają małe też ręce. Ale ja wiem, ale czy to coś pomaga, czy to coś właśnie stanowi o jakiejś większej łatwości, zdolnościach, dyspozycjach, umiejętnościach. No przecież jak się widzi tych muzyków czarnych, jazzujących, to jest niesamowite wrażenie. Tak, ale to też wszystko zależy tak naprawdę od, czy taki człowiek osiąga już cechy świadomości osobniczej i czy ma wrażliwość. Bo istotą muzykowania wspólnego jest poziom wrażliwości. I tak, i jeszcze sprawa, niektórzy z nich świetnie przy tym śpiewają. Znamy Louis Armstrong i inni. Mhm. Czy na przykład dla pana byłoby trudnością śpiewać coś w czasie jazzowania? No, byłoby to trudnością. Bo my słyszymy, że pan śpiewa, ale to trudno określić. No, dla mnie śpiewanie jest wielką trudnością. Czy to te emocje w panu tak wychodzą? Aha, że dlaczego ja podśpiewuję podczas tak, grania, bo my tak? Słyszymy właśnie, to czasem jest takie tak, dramatyczne. Dramatyczne, bo to jest walczenie o wiarę, nie? O poziom wiary. A. Po prostu jest takie... No, tak, Jezus, no zupełnie jak Louis. Jak to? Jak Louis Armstrong. No, on też takie basowe nuty nie wyciągał. Ale śpiewam straszne. Tylko dla siebie. Aha, bo to poszło. To ja tutaj Tak, strasznie poszło. To przykryło pana wykonanie. Ale wstyd. Nie, słuchajcie, bo normalnie jest tak, że po prostu ja przez tą tkankę... Shame, to no, wstyd. Ja wam powiem, bo ja jestem nierozegrany, jak grałem tego Bacha, to ja tak... No i myśmy to słyszeli właśnie. Ale co, obciach, Boże. Bo normalnie jest tak, że mikrofony są tam, a tu nic nie ma. A myśmy słuchali naokoło, czy to fortepian jest zepsuty, jakiś stary i rzęzi. Trzeba koniecznie kupić nowy instrument. Nie, no to ja walczyłem o to, żeby to się nie rozpadło wszystko, nie? Bo ja jestem jakby... Żeby to ta impuls... wiara. Wiara czyni cuda, jednym słowem. No, czyni na przykład chorał Bacha, nie? No właśnie. No. Pięknie, no to piękne było. No przepraszam bardzo, że państwa swoim barwą głosu. No i generalnie nie śpiewam publicznie, dlatego że się znam na muzyce. No. Miałam włączony mikrofon, ale to już. Już chyba koniec czasu, ale mam jeszcze ostatnie pytanie. Wracając do tych myśli, no bo dla nas młodych ludzi jeszcze to jest oczywiste, że mamy dużo myśli, powiedzmy na tą minutę, jak już byliśmy w tej minucie. Mhm. Jeszcze ci, co chodzą na przykład do szkoły, którzy mają dużo obowiązków, no to jak pan rekomenduje takie właśnie ćwiczenia uspokojenia myśli? Bo to jest bardzo ważne moim zdaniem. To nie jest tak, że to się robi cały czas. No stop to się robi. I to właściwie jest praca na całe życie i tego się jakby nie odpuści. I tak, mimo tego, że ja to niby ćwiczę, to i tak się łapię na tym, że nagle potripiłem w jakąś tam historię gniewną albo mściwą w swojej głowie, nie, albo jakąś tam negatywną. Więc cały czas to rezygnowanie z tego myślenia, no to jest taka praca, która po prostu cały czas się to uprawia i to nigdy... Ale tak, ja jestem przekonany... Też nie mówię o tych złych jakby myślach, mówię o takich właśnie natłoku myśli, że później się pojawia taki, jak tutaj jest rozrysowany właśnie niedokończona myśl na przykład. Albo jak jest właśnie taki natłok myśli... To znaczy bo, problem polega na tym, się zdarza pewnie. Że inspiracja tu przychodzi tylko, nie? No właśnie. Tu jest przygodnie. Inspiracja tu nie przyjdzie ci w czasie trwania tego. Tak. Czyli nowy pomysł, jakiś pomysł albo coś, no to przychodzi w tej ciszy. Nie? Czyli ta cisza jest konieczna, żeby się pojawił jakiś... O kurczę, może 6 harf.
zrobię koncert na 6 harf. No i znowu myślisz, że te 6 harfy, że one tam będą stały, tak, 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 i nagle a może w F-dur, nie? No, więc po prostu, czyli... No, jest taki kompozytor francuski, dekadencki, właśnie Eric Satie, i są takie rozróżniające utwory. I warto by sięgnąć. To niesamowita jakaś, właściwie troszkę schizofreniczna umysłowość. W każdym razie strasznie kontemplacyjne. Absolutnie nie chciał się podpisać pod żadne konkretne emocje, czy myśli, czy psychikę, tylko właśnie szalenie rozróżniające, takie troszkę jakby filozoficzne, troszkę psychiczne. I to są cudowne kompozycje. Ja właśnie dopiero w tym roku to odkryłam. Tak, tak. Tylko to też jest, bo muzyka odbiera się na wielu warstwach. Właśnie na warstwie wibracyjnej, powiedzmy, czyli musi być dobre nagłośnienie, tak? Warstwa intelektualna, czyli musi być zawartość ta konkretna, że tam dominanta, subdominanta, te wszystkie składniki. Oczywiście co kto potrzebuje, no bo jak ktoś nie ma rozwiniętego świadomości tego, no to będzie go to męczyło, te wszystkie przeliczenia. Jak komuś innemu będzie sprawiało przyjemność, jeżeli będą składniki tam fajne. Oprócz tego jeszcze jest warstwa duchowa, nie? Czyli poziom duchowy artysty, który występuje. Warstwa energetyczna, czyli czy on ma dobrą energię, czy złą. Można tym manipulować, bo można mieć o 15 dobrą energię, a 5 po trzecie już mieć złą, więc to wszystko, no tam na wielu poziomach ta informacja idzie, nie? Więc to zależy też od momentu. Taki Eric Satie dla mnie, kiedy ja mam dosyć tam rozkręcony ten intelekt, bo to już siedziałem godzinami, wiem, no to byłoby być może za mało trochę tak, żeby pożywić ten mój intelekt, nie? Tak. Bo tam jest, wiem o co chodzi, tam są dosyć proste, tak, urocze, tak, piękne utwory. Dla młodzieży w sam raz na ten etap. No wystarczy, nie? Bo tam jest wystarczająca ilość danych, żeby ich zająć, tak, no. Tak, mhm. Tak. No to chyba kończymy, tak? Już czas się kończy, tak? Jezu, jak dobrze. A muzykę, tak? Jeszcze coś zagrać? No to dobrze. To co wam by tu zagrać, kurczę? No dobra, to zagram komedy utwór z Fantetyk jeszcze, bo to może zdejmę już, żeby tu swoim głosem nie... Albo zobaczymy, czy mi się uda. Komedę to mi się uda bez kwiczenia zagrać. Bo to kwiczenie to była moja kompletnie prywatna sprawa. To jest takie ćwiczenie na początku dla pianistów, bo pianiści z racji tego, że to się nazywa finger music, że grają dużo i często i non stop. A w muzyce, tak jak i w mówieniu, bardzo ważną sprawą jest cisza. Wtedy człowiek wychodzi na o wiele mądrzejszego, kiedy stosuje ciszę. I to wiedzą wszyscy księża, biskupi i tak dalej. Thank you.
I udało się bez tego, nie? Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, od razu tak, od razu wam powiem, że nie wykluczone, że to, co mówię, to są bzdury, nie? To trzeba sobie powiedzieć, że każdy, słuchajcie, naprawdę każdy musi sobie, nie to tak, że ja mam jakiś monopol, nie? Z tego sprawy dużo człowiek w życiu bzdur gada i także co wam się jest przydatne, to sobie weźcie, a to nie wszystko musi być prawdą, co ja powiedziałem, bo ja po prostu nie wiem, coś tam szukam i być może coś tam znalazłem, nie? Bardzo dziękujemy.